staraliśmy się pokazywać w tym smutnym jak kraju, że są też, inne rzeczy. Że właśnie jest anime, są, nie wiem, filmy z Hongkongu, dział internetu. W swoim czasie Secret Navano był zajebisty. On był takim, nie wiem, teraz bym to nazwał oknem na świat, tak? Dla właśnie młodych ludzi żadnych gier i technologii. Wygrywa w naszej grze ten, kto zestrzeli jak najwięcej obiektów kosmicznych. 3, 2, 1, 0. Brawo! Dużo ludzi chciało coś robić i czuło się związanych na przykład z pismami, które kupują i czytają. Dlatego wokół magazynów typu Secret Service, Top Secret, Gambler, ale też Świat Gier Komputerowych tworzyły się jakieś takie grupy czytelników, które oprócz tego, że pochłaniały treści, to również treści chcieli tworzyć. Mi się wydaje, że to był jakiś po prostu niezwykły fenomen. Najciekawsze to jest to, że to nie były magazyny, które miały po 5 tysięcy, 1000 egzemplarzy. To były magazyny, których nakłady zaczynały się co najmniej od 40-50 tysięcy, a do 150-200. I tych magazynów w pewnym momencie było naście. Dzień dobry, witamy na dyskusji o starych magazynach, o grach komputerowych, tak zwanej drugiej fali. Rok temu, jak pamiętacie, przynajmniej niektórzy z was, mówiliśmy o Secret Service, Top Secrecie i Bajtku. Dzisiaj uczestnikami dyskusji będą, może zacznijmy od tej strony, no może każdy się przedstawi. Maciek Kuc, CD Action. Dzień dobry. Piotr Mańkowski, ja będę mówił troszkę o Resecie. Marek Suchacki, Komputer Studio i później wiele innych. Piotr Pieńkowski, Świat Gier Komputerowych, były naczelny. Pan działa tutaj? Halo. Dzień dobry, Marcin Kosman, PSX Extreme. Michał Cichy, Reset. Michał Mielcarek, Neo Plus. I dyskusja mniej więcej, tak jak szacowaliśmy, będzie trwać na szczęście, a dla niektórych może niestety prawdopodobnie około 2 godzin. Znaczy, żeby każdy miał jakąś tam swobodę wypowiedzi, to należy liczyć mniej więcej po 15 minut na głowę. Czyli no może godzina 40 się zmieścimy, ale raczej nie szybciej. I na początek każdy redaktor pisma opowie o początkach tego pisma i będziemy starali się zachować chronologię, to znaczy nie będziemy skakać, nie wiem, z tematu na temat, tylko postaramy się iść tak od początku lat 90. i mniej więcej dyskusja zakończy się na 2000 roku. Gdy padło kilka tych czasopism i skończyła się symbolicznie stara era. Więc zaczynamy od pisma, które pojawiło się jako pierwsze, nawet jeszcze przed Secret Service'em i Gamblerem. To było pismo założone przez zupełnie prywatnych ludzi, to nie stało za nimi żadne duże wydawnictwo. Ci ludzie to byli Marek Suchocki, Dariusz Zgliński, i Dariusz Kazik, trzech ludzi, którzy własnymi rękami postanowili zrobić magazyn o grach komputerowych. Jest 1991 rok, na rynku jest tylko wtedy Top Secret i oni się pojawiają i w numerze pierwszym, to jest ciekawostka, dotarłem do tych starych wydań i sobie je przeglądałem przez ostatnie tygodnie i Marek w pierwszym numerze pisał coś takiego: mam nadzieję, że wiadomości zamieszczone w naszym piśmie zadowolą nie tylko zagorzałych graczy, głównie dla nich adresowany jest ten magazyn, lecz także zachęcą do częstego sięgania po programy użytkowe i narzędziowe.
Jednocześnie żegnał się z czytelnikiem i mówił, że spotkamy się za 6 do 7 tygodni. I chciałem cię, Marek, zapytać o te początki, o twoją taką legendarną kulturę osobistą, o ten takie zwracanie się z szacunkiem do czytelnika i o to, o sam profil pisma, bo to nie było zwykłe pismo, takie jak na przykład Top Secret, to było troszkę inne pismo i chciałbym, żebyś o tym opowiedział. Witam. Nie chciałbym za specjalnie zanudzać, ale rzeczywiście, tak jak spotkaliśmy się któregoś tam pięknego dnia w tym roku, ja jakoś nie wracałem pamięcią chętnie do tych czasów. Uważałem, że jakoś tak, jakoś to się tam stało i nie za specjalnie jakoś byłem dumny i kultywowałem to, natomiast no tutaj Pixel Heaven spowodował, że zacząłem sobie przypominać i wracać do tego wszystkiego. I tutaj ja jestem w zupełnie innej sytuacji niż koledzy tutaj, dlatego że koledzy prowadzili te pisma, byli naczelnymi lub bardzo ważnymi osobami. Ja natomiast byłem wydawcą, więc ja odpowiadałem za to wszystko. Natomiast jakby tak sięgnąć pamięcią, co przyczyniło się do tego, że w ogóle był taki pomysł, to strasznie dziwaczna historia i w ogóle no nie wiem, czy by mi wystarczyło czasu i czy byliby Państwo zainteresowani słuchaniem tego, ale tak pokrótce powiem, były to dawne, mroczne lata już schyłku PRL-u. I no ja jako człowiek, który już wszedł w życie dorosłe, założył rodzinę, no trzeba było coś robić. No więc zacząłem robić to, co wówczas się robiło, czyli tak jak to w tych ostatnich reklamach pokazują, robimy biznesy, nie? No i dobra, no próbujemy robić biznesy. Ja kupiłem sobie samochód marki Żuk, który się psuł na milion różnych sposobów, no i próbowałem jakoś tam zarabiać na życie, no ale wiadomo, no jakiś tam kierowca, komiwojarz, dostawca i tak dalej, no fajnie, można z tego żyć, no ale trzeba jeszcze coś oprócz tego z tego życia mieć. Trzeba trafu, że trafiłem na takiego kolesia, który po jakichś tam różnych wynalazkach, studiach, jakichś tam próbach różnych, mówi mi, wiesz co, Marek, ja to tak, on miał starego Volkswagena Garbusa i przyczepkę taką dostawczą i tam gdzieś sobie jeździliśmy po Polsce, on mówi, wiesz co, ja to tak naprawdę to tak zapierdzielam od rana do wieczora po to, żeby kupić sobie komputer, a ja mówię, jaki komputer, o co w ogóle chodzi? Co to znaczy komputer? No on mówi, bo ja jeszcze wcześniej z tej literatury science fiction, no to wiadomo, komputer to się kojarzył z jakąś wielką, olbrzymią skrzynią zajmującą pół pokoju, a on mi dopiero uświadamia, mówi, nie człowieku, w ogóle są takie fajne mini komputery i wiesz, ja sobie ten komputer kupię, bo ja będę sobie tam coś liczył, ale tak naprawdę to wiesz, to tam są takie fajne gry. Ja mówię, no jak to gry? No. I on mi zaczyna opowiadać. A że ja byłem człowiekiem, który ma dość bujną wyobraźnię, jak on mi zaczął opowiadać, że tam się, wiesz, jeździ takimi samochodami, te samochody wjeżdżają na jakieś plamy oleju, wypadają, wiesz, tak, no to ja sobie wyobrażam, Bóg wie co, i mówię, Jezu, to ja ten komputer to chciałbym mieć, chciałbym widzieć i w ogóle... Hej, halo, nie? To będzie super. No on mówi, dobra, kiedyś cię zaproszę, to ci pokażę. A mówi, takie programy, to ja jeżdżę gdzieś tam do Gdańska, ktoś tam ma, ściąga z Niemiec. No, taki był mój pierwszy kontakt z tymi komputerami. No ale mówię, już mi wyobraźnia wtedy pracowała mocno, myślę sobie, rany boskie, to musi być fantastyczny jakiś wynalazek, nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało. Dobra, pojechałem kiedyś do niego. Jak ja zobaczyłem tego jakiegoś
spektrusia takiego najprostszego i tą pikselozę na jakimś takich tych monitorach, to ja się po prostu załamałem, mówię, no jakie to samochody, jak to tam, nie wiem, 8 pikseli, jakieś tam kółeczka, no i on rzeczywiście wpada, no ale dobra, miłość została, zaspokojona moja ciekawość, potem za jakiś tam czas trzeba trafu, że w rodzince mojej żony jeden z tej rodzinki pracował na Politechnice Warszawskiej, był wykładowcą i wielkie święto, ponieważ Politechnika Warszawska została zaopatrzona w 2 komputery marki ZX Spectrum. No i on to ZX Spectrum przyniósł tam gdzieś kiedyś w niedzielę do rodzinki na obiad tu u babci czy u cioci, no i wtedy zobaczyłem po raz pierwszy grę Nightlore, która tutaj sobie leci i kochani, no nie mogłem spać przez całą noc. Dla mnie to było objawienie, to było coś nieprawdopodobnego, że ten komputer, że to nie jest już gra taka, jak tam wcześniej są tutaj w tej hali te paletki, gdzie się tam odbija albo jakaś tam prostacka zręcznościówka, gdzie się ekran przesuwa, a tam coś tam sobie lata, tylko że tu trzeba myśleć, tu trzeba kombinować, tak mi się przynajmniej wtedy wydawało. No i wtedy się zaczęły problemy, no dobra, ale co tu trzeba robić? Ja chcę grać, ale nie wiem jak, prawda, no to co, no to próbujemy, tak, próbujemy, wciskamy ten klawisz, aha, to jest to, wciskamy następny, no bo wiadomo, wtedy nie było instrukcji do gier, nie wiadomo było z czym to się je i wtedy w mojej głowie zrodziła się taka dziwna myśl obsesyjna, która potem zaowocowała tym wydaniem Computer Studio, że coś, co ludziom jest potrzeba do tych gier, to właśnie instrukcje. Tak to wtedy kombinowałem sobie, że to są instrukcje do gier, a nie, jak to potem się tam pięknie nazwało, solucje, prawda, i tak dalej. No i latka sobie leciały, coś tam sobie robiłem. Ta miłość do komputerów mi została, parę groszy sobie tam na tych biznesach, że tak powiem, zarobiłem, ale tak już mnie ciągnęły cholernie te komputery, że zgadałem się z jakimiś znajomymi i żeśmy sobie wykombinowali, że założymy sobie firmę i że będziemy, a to jeszcze taka wcześniej dygresja, tam ktoś tam mówił, wiesz co, ja tam se dłubię przy telewizorach, kurczę, żeby była taka możliwość, żeby można było sobie taki komputer, no nie kupić, bo on jest strasznie drogi, a na przykład wypożyczyć, żeby ja miał sygnał PAL. Ja tak sobie myślę, kurde, a może to byłby biznes, jakby sobie kupić takich trochę komputerów i zacząć je wypożyczać, że tak powiem. No i założyłem sobie firmę. I firma była, nazywała się Computer Studio. My żeśmy kupili sobie wtedy kilka prostych komputerów, ZX Spectrum, C4 bodajże i jeszcze coś tam. I zaczęliśmy wypożyczać te komputery. Wyglądało to tak, że największy ruch mieliśmy na weekendy, gdzie ludzie przychodzili i mówili, my żeśmy się tam gdzieś tam ogłaszali. I ludzie wypożyczali te komputery dla dzieci swoich i mówili, no ale wie pan, no ale no dzieci to chcą grać, a my to byśmy chcieli, żeby oni się tych komputerów trochę nauczyli. Co to znaczy nauczyli? No żeby te komputery, prawda, im pomogły w nauce i tak dalej, już wtedy rodzice inwestowali w te dzieci. No i się zaczęło. I to, co tutaj Misz przeczytałeś o tych programach użytkowych, to stąd się zaczęło, że po prostu jak ludzie zaczęli od nas wypożyczać te komputery, to chcieli instrukcji do obsługi tych komputerów i tych poszczególnych programów, więc my żeśmy wypisywali, najpierw tłumaczyliśmy, potem żeśmy zaczęli wypisywać to na kartce, potem zaczęliśmy to wypisywać na maszynie do pisania, potem żeśmy to kserowali, potem rozwinęła się giełda komputerowa, gdzie również te instrukcje, pewnie wiele osób z Państwa pamięta, że pojawiały się te instrukcje do gier, ludzie pisali te instrukcje, sprzedawano te instrukcje, no i my żeśmy tak siłą rozpędu weszli
w te instrukcje. Potem jako stały bywały z giełdy zorganizowaliśmy taką grupę młodych zapaleńców, gdzie ja dysponowałem tymi grami, bo się wymienialiśmy, prawda, wtedy to było legalne. Ci ludzie zaczęli do nas przyjeżdżać, te gry od nas tam brać, grali sobie w domu, kończyli te gry, no i ja mówię, no to dobra, no to skoro kończycie te gry, no to róbmy instrukcje do tych gier, czyli jak to się potem mówiło, solucje. I tak to się zaczęło. Mój pomysł, jak już taką mieliśmy dość dużą grupę i nie było jeszcze wtedy top secreta, to ja sobie wymyśliłem, mówię, słuchajcie, to jak my się mamy tak pieprzyć i na tym ksero odbijać te instrukcje, przyjeżdżali ludzie z różnych giełd, z Wrocławia, z Gdańska, brali od nas te instrukcje, potem je kserowali, potem ktoś wymyślił jakiś sposób malowania tych instrukcji takim czerwonym, chamskim pasem, który po odbiciu na ksero dawał czarną taką krechę. I któregoś dnia, jak wracaliśmy do domu, maluchem, stłoczeni, z tymi monitorami, z tymi komputerami, któryś mówi, nie, ja mówię, słuchajcie, wiecie co, a może my byśmy zebrali te swoje, te nasze instrukcje i byśmy je do kupy dali temu jakąś nazwę i może byśmy to zaczęli sprzedawać w kiosku ruchu. No i ci moi, prawda, niedoszli wspólnicy, taki mieli ubaw ze mnie wtedy, tak mnie wkurzyli, że jak jeszcze wychodziłem do domu, bo pierwszy mój był dom i oni mówią, no to gdzie, Mareczku, ty chcesz sprzedawać te swoje instrukcje? Ja mówię, no do ruchu je wpuścimy. No ach, ale mieli ten ubaw. Byłem tak wkurzony, wtedy powiedziałem, dobra, panowie, ja to zrobię sam, a wy jak potem będziecie chcieli, to o, takiego wała. I jak się uparłem, tak zacząłem robić. No ale niestety ja znowu muszę podkreślić, że w troszeczkę byłem innej sytuacji niż na przykład koledzy, którzy potem wydawali Top Secreta, bo oni się wywodzili z dużego wydawnictwa. I to wydawnictwo działało, funkcjonowało. Ktoś tym rządził, ktoś miał pojęcie. Ja nie miałem kompletnie żadnego pojęcia, nic. Zero. Musiałem się wszystkiego uczyć od podstaw. Ludzie kombinowali, ci, z którymi się tam spotykałem. Także pomysł i przygotowanie tego pierwszego numeru zajął mi ponad rok czasu. W międzyczasie ukazał się Top Secret, który wybił, że tak powiem, mnie z równowagi i powiedziałem, no nie, no to znaczy, że już ktoś mnie ubiegł, nie ma sprawy, chyba się poddaję. Ale ktoś tam potem mówi, nie, Marek, spróbuj, podziałaj, pokombinuj. No i tak, suma summarum z człowiekiem młodym, który pracował kiedyś w Gazecie Wyborczej, niestety nieżyjący już chłopak, zrobiliśmy to pismo sami, na maszynie do pisania, daliśmy to wydawnictwu, które wydawało WIK, Warszawski Informator Kulturalny, oni mieli nam to wydać, wydali, no i tak jak Micz powiedział, ukazało się to i tyle. Marku, jeszcze będą dwa szybkie teraz pytania do ciebie. Zacytuję tylko naszym słuchaczom. Już nie pamiętam tego i wstydzę się. Nie, nie. Ale to jest waszego pisma, to nie jest nic tajnego. No dobrze, nie będę cytował w takim razie. To pytanie o dwóch autorów, bo tak skończyliśmy na tym, że jest już pismo, ukazało się pismo i no byli ciekawi autorzy w twoim piśmie. I to tak jak wspomniałeś, tam były po prostu tak zwane solwy, czy rozwiązania do gier. Były jakieś, nie było troszeczkę też nowości, tam coś były dział typu news, czy tam rzut okiem, ale to było... Tak, incydentalnie to raczej było, raczej tam były tylko rozwiązania do gier. Pojawili się na przykład autorzy, dla mnie do dzisiaj tajemnicą jest, już od dawna cię chciałem o to zapytać, kim jest Patrycja Wardzała, czy też kim była w tamtym czasie. Miałeś też bardzo drugiego ciekawego autora i to był Lech Zaciura. Ja kiedyś z nim nawiązałem korespondencję, bo tam jak pisałem książkę, jakieś tam informacji poszukiwałem. Okazało się, że to jest człowiek, który na wózku inwalidzkim jeździ i on tam stronę u siebie w Łomazach mieszka przy granicy wschodniej. I on coś takiego mi napisał w mailu, myślę, że mogę to zacytować, nie jest to nic, że tak powiem, prywatnego.
on napisał mi coś takiego, że Marek miał pomysł, żeby opisy były tak zwane rzeczowe. Z kolei SS był jajcarski, czyli wy traktowaliście tą konkurencję sekretową jako taką dla gawiedzi, dla żartów, a sami mieliście takie poczucie, że robicie takie pismo poważne i w sumie no, takie konkretne. To jakbyś był w stanie odpowiedzieć mi o Patrycji Wardzałej i o to właśnie wasze podejście do świata zewnętrznego. Więc odpowiadając na te pytania, rzeczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, dla mnie tą najważniejszą rzeczą były konkretne instrukcje do gier, czyli tak jak nie było tych instrukcji do gier w przypadku symulatorów, gdzie nie wiadomo było, jaki klawisz nacisnąć i tak dalej, to my to po prostu żeśmy opisywali na zasadzie prób i błędów, kto tę grę dobrze znał, to opisywał. To towarzystwo, o którym mówisz, to są ludzie, którzy się gdzieś tam wokół nas kręcili. Ja nie pamiętam, jak było z Lechem Zaciurą, on chyba do mnie napisał. Wiem, że potem miał żal, że to się jakoś tak rozsypało. Ja tam byłem u niego gdzieś tam, gdzieś to chyba była Białostoczyzna. To faktycznie młody, ciężko chory człowiek, przykuty do wózka inwalidzkiego i on chciał pisać. Ja miałem takich autorów, powiem ci szczerze, właśnie ten pierwszy numer powstał w zasadzie w 80% przez tego człowieka, który zmarł w wieku 26 lat na raka. To był dziennikarz Gazety Wyborczej wtedy, fanatyk gier komputerowych. Nie pamiętam, czy on w ogóle miał ksywę, on się chyba podpisywał imieniem, nazwiskiem. Natomiast Lech Zaciura był człowiekiem, który no walczył z tym swoim inwalidztwem. Potem tam zgłaszali się różni ludzie. Miałem na przykład takiego chłopaka, 17-latka, który zmarł właśnie w wieku 17 lat, doczekał na szczęście tej swojej recenzji jakiejś amigowej. Potem ci rodzice mi tam strasznie dziękowali i tak dalej. To są jakieś tam wzruszające historie. Natomiast Patrycja Wardzała to była młoda, fajna dziewczyna, naprawdę młoda, ona wtedy miała chyba z 15-16 lat. Ja poznałem jej ojca na giełdzie komputerowej i on powiedział, że ja mam taką zdolną córkę, wiadomo, każdy ojciec, każdy rodzic, prawda, nie miał syna, miał córkę i ona tak świetnie gra w te gry, wie pan, wszystko przechodzi, rozwala, zwłaszcza przygodówki. Ja mówię, dobra, dawaj ją pan. No i ona faktycznie przez dłuższy czas tam się kręciła koło nas i ona faktycznie te przygodówki Lucas Filmu chyba, czy Lucas Games, nie pamiętam czy się zmieniała ta firma, ona te wszystkie przygodówki sobie rozwalała, przechodziła i opisywała i tyle, no. I to była autentyczna postać. Natomiast jeszcze pytałeś mnie, że tutaj my poważni, a Secret jajcarski. Tak, wiesz, była taka sytuacja, że my ukazaliśmy się jeszcze przed Secret Serwisem i tak jak mówiłem, my byliśmy pismem czarno-białym wtedy, gdzie to liczyła się zawartość, natomiast powiem szczerze i tu ukłon w stronę Pegaza, jak zobaczyłem Secret Serwisa, to mi się nogi po prostu ugięły, bo to było profesjonalnie zrobione pismo z takim składem, że w Polsce nie było takiego. Kolory, bajery, pomysł, to po prostu był poziom światowy. My przy nich to byliśmy takie małe pikusie, natomiast jeden z tych naszych autorów, jak już się ukazał Secret Service, przychodzi tam za dwa dni i mówi: ty Marek, spoko, luz, Secret Service w ogóle w życiu się nie przyjmie. Człowieku, zobacz, jak oni piszą, ty, zobacz. I cytuję mi jakąś tam historię. Gościu wsiadł do syrenki, wcześniej postawił klocka, coś tego, mówi, to dla kogo to pismo w ogóle, no, dajmy spokój, to nie jest instrukcja, to dla jakichś matołów i tak dalej. No, ja wtedy nie byłem takim optymistą, powiedziałem, mówię, cholera jasna, no, nie rozumiałem tego, a tu powstał ten kult
w tym momencie. Czyli ja postrzegam siebie w historii jako takiego rzemieślnika, a tu chłopaki po prostu zrobili mistrzostwo świata. I po prostu o to chodziło. Ci młodzi za nimi poszli i mówię, dodatkowo kolor, super skład, bajery. No i tak zostało, no, Secret nas zdystansował. My gdzieś tam sobie rzepkę skrobaliśmy, natomiast potem te wszystkie inne pisma, no nie oszukujmy się, to trochę było naśladowstwo i cały czas do tego Secreta ktoś tam się porównywał i próbował iść. Nie do nas, do Secreta właśnie, ale tak jak mówię, to pierwsze te do syrenki, postawił klocka, tralala, no gdzie, z czym do gości. A to był właśnie ten luz, to było to. No to było solidne intro, myślę 15 minut. I teraz się przenosimy do Bydgoszczy. Jest rok 90, uwaga, czyli nawet jeszcze o rok wcześniej niż Computer Studio się ukazało. W Bydgoszczy istnieje sobie wydawnictwo Alfin spółka z o.o. i to wydawnictwo od roku 90 wydaje miesięcznik czarno-biały, który się nazywa Amigowiec. Pierwszy numer liczył całe 8 stron, dotarłem do niego, przejrzałem, był czarno-biały. Jako redaktor naczelny figurował Jarosław Chrostowski, później już jego naczelnym został Tomasz Kokoszczyński, nawiasem mówiąc zdaje się obecnie lekarz w Bydgoszczy. I później pod koniec 90 roku ukazuje się wkładka w Amigowcu, jest tam zapowiedź nowego pisma, które się nazywa Świat Gier Komputerowych, na okładce jest smok w lesie. Pierwszy numer Świata Gier Komputerowych ukazuje się w styczniu 93, czyli jeszcze 2 miesiące przed Secret Service'em, czy jesteście w sumie trzecim pismem na rynku po Top Secrecie i Computer Studio. I jakbyś, Piotrze, był łaskaw właśnie takie intro dać, opowiedzieć o tym, jak te wasze początki wyglądały, także wspomnieć o znanej postaci, znaczy dzisiaj już trochę zapomnianej, ale postaci, która de facto chyba, z tego co mi się wydaje, jeśli nie to mnie właśnie popraw, założyła de facto wasze pismo, czyli Mirosławie Domosudzie. I opowiedz, jak później wyglądały pierwsze miesiące pracy, bo wiemy, że tam był jakiś konflikt i o tym wszystkim opowiedz, jak Bydgoszcz stał się takim, stał się kolebką dla gier komputerowych. Raz, dwa. Jakbym mógł trochę ciszej prosić, bo ja będę mówił głośno. Taki głos mam niestety. No Bydgoszcz. Większość tutaj ludzi jest z Warszawy. Dla was Bydgoszcz to prowincja, dla mnie moje rodzinne miasto. Toruń, Żużel, Wojny, Krzyżacy, Tyfusy i te rzeczy. Także wiecie, do teraz to nic się nie zmieniło. Ja muszę powiedzieć, że ja do tego świata gier, tego całego, nie tylko pisma, ale w ogóle świata gier do branży, trafiłem na zupełnie wariackich papierach. Troszkę jakby graczem byłem, bo faktycznie od dziecka z babcią grałem w gry karciane. Jako 10-latek znałem kilkanaście typów gier. Zdziwilibyście jakie się. Znałem jakieś warcaby gotyckie, czasami zwane szachami gotyckimi, które namiętnie grywałem. Grałem też na automatach. W wieku 12 lat uciekłem z domu do Torunia właśnie i tam spędziłem cały dzień z przyjaciółmi i przetraciłem całe półroczne kieszonkowe. Po powrocie z trzech chłopaków, po powrocie każdy z nas dostał po tyłku ostro, u nas milicja szukała i tak dalej. Jakieś wielkie przeżycia. Na studiach nazywali mnie flipper, taką krzywkę miałem, dlatego ja tutaj się w ogóle nie zbliżam do flipperów, nie wolno mi, bo jakbym stanął, to bym nie odszedł, dopóki bym nie przewrócił licznika. I mówię to serio, no, że nawet nie podchodzę, a już tam widziałem za złotówkę nawet. łamię się, ale nie, specjalnie poproszę, jak coś kupuję, żeby nie wydawać mi w drobnych. W każdym razie, no, takie jakbyś wstępy z daleka były, no, żaden gracz, jak widzicie, no, coś tam troszkę grałem, ale na pewno nie komputerowy. Timexa widziałem gdzieś z daleka, na Atari nie było mnie stać wcześniej, na ZX Spectrum nie było mnie stać, bo to były jakieś ogromne pieniądze, kupowałem Bajtusia. Bajtka, kupowałem, Top Secret czytałem, ale to było ciężko dostać w ogóle. No i generalnie ja w ogóle pochodzę ze środowiska fantastyki. Tam od 16 roku życia robiłem fanziny,
poszedłem trochę w stronę dziennikarstwa. Właściwie przeszedłem wszystkie szczeble dziennikarskie, od gońca przez korektora, redaktora technicznego, o tu kiepski byłem, przyznaję, po redaktora prowadzącego, ale w innych pismach, nie związanych z grami komputerowymi, aż po wydawcę, ale jako redaktor, wydawcę książek. No i taki epizod końcowy to był taki, że ja wydałem książkę, to była porażka ta książka mojego przyjaciela, nomen omen, książka świetna, ale ponieważ wtedy wchodziły programy składające i był taki na PC-cie program Ventura i składający zapytał mnie się, czy duże litery polskie też stosować, ja powiedziałem tak, o nie, nie ma wyrazu po polsku na o, na e nie ma, nie trzeba, a książka miała co chwila coś o świątyni i wtedy dopiero jak wydałem, to zobaczyłem, że w tej całej książce zamiast świątynia był taki krzaczek i ontynia, także z wydawcą porozmawiałem poważnie, poddałem się samokrytyce, zwolniłem się sam, bez bólu. Leżałem przez mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca na łóżku w sufit, przychodził do mnie przyjaciel, mówi: Piotr, musisz coś zrobić, jakąś pracę poszukać. Nie możesz tak leżeć, mówię, zobaczysz, ktoś zadzwoni, coś się znajdzie. Uparcie tak wierzyłem w to i zadzwonił Wiktor Żwikiewicz, pisarz bydgoski, znany, zresztą wspaniały też przyjaciel, od którego ja już wcześniej znałem i który próbował w tamtym czasie robić grę komputerową na Amigę, która ostatecznie się nie udała, z Jarkiem Chrostowskim właśnie, jeszcze wtedy naczelnym Amigowca. Zadzwonił do mnie, mówi, takie pismo się kręci, słuchaj, robimy coś, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, przyjdź, zobacz, słuchaj, tylko przygotuj się, bo ty jesteś jedynym dziennikarzem, ja miałem 28 lat wtedy, jedynym dziennikarzem, który ma jakieś doświadczenie, a tam wszystko, generalnie mówiąc, rzeźnia. Nikt po prostu nic nie ma pojęcia nawet o pisaniu, poza tym Amigowcem, ale to też wszystkie amatorzy byli, właściwie fanatycy Amigi. Na spotkaniu przyszło sporo osób, no nieprawda, że Domostek to wymyślił, Mirek oczywiście ma ogromne zasługi tutaj, ale to wymyśliło grupa ludzi, między innymi Tomek Kokoszczyński i Jarosław Chrostowski, oni właściwie wymyślili w dwójkę takie pismo, przekonali Ryśka Kowalskiego, wydawcę, chłopak w tamtym czasie miał 20 lat. Fenomen polegał na tym, że po raz pierwszy nie byliśmy pismem państwowym, no nie było to pismo państwowe, tak jak u Marka właśnie Dojewskiego, nie było pismo państwowe dotowane, żadnej spółdzielni, to było pierwsze, znaczy takie pismo prywatne, Secret Service tak samo potem już pismem prywatnym był, zaczęła się ta era pism prywatnych, dlatego ja tutaj tą drugą falę traktuję jako erę pism, gdzie jest wydawca prywatny. Mnie się wydawało to śmieszne, no 20-latek będzie wydawał pismo, takie to dziwne, Marek tu wspomniał o tych instrukcjach, tak było, rynek piracki wtedy strasznie rządził, instrukcji było brak, więc te pisma powstawały generalnie po to, żeby właśnie te instrukcje robić, ale ja już wtedy miałem taką ambicję trochę po dziennikarsku, żeby może jakiś felieton dodać, może trochę to urozmaicić, może jakiś w ogóle wstępniak, żeby się pojawił, w którym było coś fajnego, może tam jakieś zapowiedzi zrobić, może to nie tylko, żeby tak po prostu te na sucho te wszystkie instrukcje tylko tam trzepać numer za numerem. Mirek wtedy trochę tam to jakby przyjął do wiadomości, to jeszcze było przez pierwsze trzy numery różnie. Ja wtedy robiłem skład komputerowy, bo się trochę na tym znałem i korektę. No i pewnego dnia, ponieważ były ogromne opóźnienia, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że tak naprawdę takie tak zwane terminarze w tej branży zaczęły obowiązywać, tak, ja przynajmniej tak to widzę, od momentu, kiedy CD Action się pojawił na rynku i kiedy zaczęła się gonitwa na czas. A wcześniej to właśnie tak jak mówił Marek, spotkamy się za 6 tygodni, może za 4, a może za 3, jeszcze nie wiemy. My w każdym razie będziemy grać, a co z tego grania wyjdzie i napiszemy, to wy sobie zobaczycie. Przyznaję też, że tutaj właśnie też jak wszedł Secret Service, też trochę podpompował te ciśnienie, ale tak naprawdę te wszystkie takie, no z naszej strony przynajmniej, ta gonitwa na czas, że mur, beton musi być co 4 tygodnie, tak jak się pojawił CD Action, a wcześniej tak nie było. Tylko też to wynikało też, znaczy efektem było też coś takiego, że na przykład myśmy pierwszy numer wydali zerowy w grudniu, drugi się pojawił w styczniu, a trzeci nie pojawił się w lutym, chociaż miał numer 2, tylko się pojawił w marcu. Na początku w dodatku, gdzie tak w ogóle nic różni z pietruszki. Potem się jakieś podwójne numery pojawiły, żeby to nadgonić. No i wydawca, który ładował to własną kasę, się zdenerwował, się rozstali z Mirkiem Domosudem. Do mnie przyszli, zapytali się, czy ja bym to wziął na swoje barki. Przyznaję, że trochę się bałem, bo nie byłem takim super specem od gier, ale mówię, trochę spróbuję sobie poradzić, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No i tak przejąłem ten cały świat gier komputerowych, od razu wykonując pewne zmiany. Czyli, przepraszam, konflikt z domostwem polegał na tym, że on nie był terminowy i po prostu nie nadążał z robotą? No był taki problem. No nie chcę tutaj za bardzo wchodzić, bo nie ma Mirka. Jakby Mirek tutaj był, to ja mógł z chęcią porozmawiać, bo nie lubię tak mówić za plecami kogoś. Natomiast no były takie problemy, że były obsuwy. Ciężko było zbierać materiały, nie było mechaniki takiego, było dużo chęci, dużo zapału. Wszyscy jak przyszli, słuchajcie, no ja już to opowiadałem Pawłowi, to wcześniej mówiłem, no cała sytuacja polega na tym, że wyobraźcie sobie na sali 15 osób i wszyscy mówią, będziemy robić fajne pismo o grach. A ja jako człowiek z branży dziennikarskiej, a jakie konkretnie? Fajne. Wy oczywiście kiedyś widzieli pismo niefajne, żeby ktoś wydawał. No mówię, ale o czym konkretnie? No o grach komputerowych. No to jak jest w tytule gry komputerowe, no to musi być o grach komputerowych. A o czym jeszcze chcieliście pisać? No nie, no tak właśnie, no faktycznie, masz Piotr rację, faktycznie, może głupio trochę, no to co my teraz zrobimy? Nie no, nie poddajemy się, robimy to pismo. Ale ten chaos był tak totalny, nie było kompletnie żadnego odniesienia. Ci ludzie bardziej byli jakby parli chęcią czegoś robienia, niż zastanawiając się, jakie konsekwencje, jaką odpowiedzialność to niesie za sobą. Ja wam powiem, że ja na przykład z konsekwencji do dzisiaj nie znoszę serii Tomb Raider, ale wiecie dlaczego? Nie dlatego, że ona nie jest fajna, tylko ja, żeby zrobić recenzję, musiałem posługiwać się kodami i całą grę sobie zepsułem. I miałem, tak zły byłem, że taka fajna gra, cały świat się zachwyca, a ja sobie ją psuję kodami, żeby tą cholerną recenzję zrobić i nie mogę sobie w nią normalnie zagrać. To są takie konsekwencje bycia redaktorem, czy tam bycia dziennikarzem w tej branży. Tamci wtedy młodzi ludzie zupełnie nie mieli o tym pojęcia. Ja jeszcze w ogóle się dziwię, że oni na mnie dziadek nie mówili, bo ja byłem faktycznie najstarszy. Oni mieli średnio, słuchajcie, od 14 roku życia do mniej więcej 19-20, więc to jest jakiś koszmar w ogóle. Ale to jakoś mam wrażenie, się potem ryzy wzięło, jakoś się udało, tam się rozpiski pojawiły, terminy, krzyki, awantury, narady, przyjemne i nieprzyjemne. No i jakoś to poszło. Dobrze, to jeszcze później wrócimy do świata gier, ale tymczasem przenosimy się z Bydgoszczy kawałek na południowy zachód, do miasta Wrocławia. I we Wrocławiu już od 1994 roku wychodził miesięcznik PC Shareware. Szczerze mówiąc, my na przykład tutaj w Secret Service w ogóle nie wiedzieliśmy, nie zdawaliśmy sobie sprawy z istnienia takiego wydawnictwa. Naczelnym tego pisma był Jerzy Kucharz. I wydawcą była, idzie Alex, za chwilę dotrzemy do Gamblera, znaczy cofniemy się chwilkę w czasie. Wydawcą był Silver Shark i dokładnie w wakacje 96 roku ukazał się nowy miesięcznik wydawany przez Silver Sharka i to był CD Action. Naczelnym był także Jerzy Kucharz, czyli ten sam człowiek, który był w PC Shareware. I ciekawe było credo, które znalazłem we wstępniaku tego pisma, mianowicie było tam napisane, że jest to pismo dla każdego użytkownika komputera, niezależnie od stopnia informatycznego wtajemniczenia. I oprócz właśnie tego języka, który miał być przystępny dla każdego użytkownika, była też płyta CD, co było wielką nowością na rynku i przejrzałem sobie, co było na tej płycie. Na tej płycie były generalnie dema. Tam były dema na przykład programów użytkowych, tam było demo jakiegoś programu Teleinfo, Eureka, ale były także gry Actua Soccer, AD 2044 i The Dig. Więc pytanie do Macieja, który nie był jeszcze w tamtym czasie w CD Action, ale na pewno wie, jak to wyglądało, o same początki pisma i jak to wtedy wyglądało. Faktycznie nie miałem tej przyjemności, żeby uczestniczyć w tworzeniu samego magazynu, obserwowałem je bardziej jako czytelnik wtedy jeszcze. Z tego, co starszyzna redakcyjna mówi, no to oczywiście tu bardzo, jak słuchałem przed chwilą właśnie opowieści o tym szaleństwie początkowym, to CD Action był totalnie amatorsko przygotowywany pod tym względem. Po prostu Jerzy Kucharz razem z jeszcze Witoldem Zagrodnym, czyli dwoma wydawcami, właścicielami firmy Silver Shark, wydawnictwa,
postawili wszystko na jedną kartę, czyli wydawali od jakiegoś czasu PC Shareware, które było magazynem zresztą, które dodawało dyskietkę do każdego egzemplarza. I postawili wszystko na jedną kartę, zobaczyli, że jest potencjał w tym, że coraz więcej ludzi ma też napędy CD-ROM, że coraz bardziej są zainteresowani grami. No i stwierdzili, że zrobią coś po raz pierwszy, jako pierwsi w Polsce, dodając płytę, bo Secret Service wcześniej to robił, ale robił to tylko dla prenumeratorów, ta płyta była droga, trudno dostępna i tak dalej i tym podobne. A tymczasem im się udało, w sensie wypuścili ten pierwszy magazyn. Raczej bym się tutaj nie koncentrował na tym, jakie było credo w pierwszym numerze, czy w ogóle jak był pisany pierwszy numer, bo to było wariactwo. Pismo było robione przez pracowników PC Shareware. Rotacje wtedy były takie zupełnie nie do końca przemyślane też, tak z perspektywy czasu mówiąc, ale miło się teraz to wspomina, bo na przykład mój dobry kolega z redakcji wieloletni, no nie pracuje już z nami od paru lat, bo przeszedł gdzie indziej szukać jakby nowych wyzwań, ale właśnie Janek Jankowski, który był tam też redaktorem naczelnym PC Shareware'a, w pewnym momencie jego przełożony powiedział mu, że słuchaj Janek, to teraz mamy wolne stanowisko korektora, będziesz korektorem. Wszystko byłoby super, bo Janek naprawdę był bardzo, bardzo utalentowanym człowiekiem, tylko miał dysortografię, więc jako osoba na tej posadzie niekoniecznie się sprawdzał, no ale to w ten sposób działało właśnie w owym czasie CD Action PC Shareware, że to wszystko było trochę metodą prób i błędów robione, no ale szczęśliwie jakoś rozwinęło się tak, że istnieje i żyje do dziś. To powiedz Maciek od razu o tym, co się stało rok później po wydaniu pisma, czyli 97 rok, z tego co ja widziałem, wydaje mi się, że to było lato. Nastąpił wówczas taki dość duży ruch kadrowy, a mianowicie zmienił się redaktor naczelny, pojawił się jako redaktor naczelny Zbigniew Bański, a jego zastępcą został Jerzy Poprawa, jeśli dobrze pamiętam. I w zasadzie oni byli przez wiele, wiele, wiele kolejnych lat. Jerzy Poprawa do dzisiaj jest redaktorem naczelnym, więc powiedz, na czym polegała ta zmiana kadrowa w CD Action? Tak jak powiedziałeś, że właśnie Jurek jest wciąż redaktorem naczelnym, Zbyszek Chybański jest w tym momencie dyrektorem wydawniczym, także jakby to jest po prostu pierwsze parę miesięcy, pierwsze numery, to był tak okres dojrzewania, dogrywania się, ucierania redakcji, w związku z czym też sama rekrutacja na początku do redakcji wyglądała w ten sposób, że Jurek Poprawa jest od drugiego numeru pisma, a poszedł tam dlatego, że wcześniej słyszał coś, że powstaje coś takiego we Wrocławiu. Jego kolega właśnie szukał pracy, czyli Paweł Musiałowski, znany jako Mr. Jedi. I Jurek powiedział mu, słuchaj, wiesz co, ja słyszałem, że tam coś robią, właśnie jakieś nowe pismo, może tam sobie pójdziesz. Paweł poszedł i tak wrócił do Jurka właśnie z takimi wielkimi oczami, słuchaj, przyjęli mnie. No i właśnie, bo jakby rozmowa była bardzo krótka. Paweł oczywiście nie miał żadnego przygotowania do tego, bo też do tej pory nie miał nic wspólnego tak naprawdę z dziennikarstwem, a już growym zwłaszcza. Tym niemniej zadziałało to też bardzo dobrze. Także Jurek właśnie wtedy przeszedł. Był też w pewnym momencie właśnie Jerzy Kucharz był redaktorem naczelnym, ale to było, on był wydawcą, on się zajmował innymi rzeczami, więc to też nie chciał tak naprawdę tego kontynuować. Te rotacje były duże, nawet większe niż to czasami na papierze wygląda, bo to też jest naturalny proces, który częściowo po prostu poszczególne zadania osób się po prostu zmieniały. Nawet do dzisiaj u nas w piśmie tak się dzieje, że po prostu nie wszystko jest w stopce widoczne, to co, jakie są ruszady w składzie, ale właśnie od tego momentu, od 97 roku już tak się troszkę to usystematyzowało i trochę uspokoiło, także chociaż mieszanina ksywek później była duża, rotacje również spore, to tak czy inaczej było to raczej mimo wszystko już ten trzon został już wtedy taki umocniony i już było na czym budować całe pismo. Dobrze, dziękuję. Teraz przejdziemy do Gamblera, do naszego drogiego Aleksa. Ja cię poznałem w 95 roku na targach Playbox i ty wtedy świeżo, katowickich targach Playbox, i ty świeżo wtedy odszedłeś z Top Secretu, a przypomnijmy, że Top Secret jeszcze istniał praktycznie cały rok, czyli opuściłeś ten statek jeszcze długo przed jego zatonięciem i pojawiłeś się w Gamblerze. I wtedy w Gamblerze taką główną siłą był właśnie Mirosław Domosud, o którym wspomniał Piotr. I
Był też wydawca dość nietypowy, bo tu Piotr wspomniał o tym, że w zasadzie wszyscy tutaj byli, tworzyli pisma własnym sumptem. No tam Alfin w Bydgoszczy, Marek w Warszawie, w sumie Silver Shark też wtedy jeszcze był no, taką małą prywatną inicjatywą, a tutaj powstało dość duże wydawnictwo Lupus, wywodzące się z szeregów pisma Komputer. Jeszcze tam się panowie poznali, czyli Komputer, jeszcze dawny Komputer. Tam Mieczysław Wilczek pracował, tam pracował Grzegorz Ajder i Piotr Kakiet na przykład. I chciałem ci powiedzieć, zapytać o to, na pewno znasz tę historię z samego powstania Gamblera, czyli mimo, że ciebie jeszcze tam nie było wtedy, czyli grudzień 93 roku, na rynku są tylko trzy pisma wtedy, nie, przepraszam, cztery. Jest Top Secret, jest Secret Service, jest Świat Gier Komputerowych. Nie, jako czwarte wchodzicie pismo tak naprawdę. Co wiesz o tamtych czasach i powiedz o tym, jak ty się zjawiłeś w Gamblerze i no jak twoja współpraca z tym pismem na początku wyglądała? Przede wszystkim przepraszam za spóźnienie, to jakiś miszmasz w agendzie. Tych pytań tu padło kilka, to ja bym chyba rzeczywiście zaczął od tego. To jest ciekawe, że Gambler to było to pierwsze pismo, które usiłowało albo miało szansę być profesjonalne, cokolwiek by to miało nie oznaczać, tak? Refleksję mam też taką, wczoraj o tym myślałem, wiele z tych firm, które upadły pod naporem dużych wydawców międzynarodowych, to albo zostały przez nie wykupione, co w pewnym sensie na jedno wychodzi, to były jakieś firmy, jakieś tradycje jeszcze post-PRL-owskie. Lupus był nowoczesnym wydawnictwem założonym już w wolnej Polsce, które odniosło ogromny sukces komercyjny, a potem nie umiało go obronić. Nie istnieje teraz, jak wiemy. Te marki też nie istnieją. PC Courier, Enter, Gambler. Więc to gdzieś warto odnotować. Tak, ja wiedziałem, że Gambler powstaje. Wiedziałem chyba od CSL-a, naszego wówczas kolegi drogiego i legendarnego hakera warszawskiego. Ale nie byłem w żadnym momencie, nie wiem, zapraszany czy konsultowany. Nie wiedziałem, co to będzie. Pismo, które opublikowali, nie podobało mi się. Uważałem, że jest wydziwione. I z pewnej perspektywy to był jakiś mój krzyż, że wchodziłem do pisma, które miało już jakiś standard, którego ja w zasadzie w dużych fragmentach nie akceptowałem. I jednocześnie, no, jak z każdą zmianą było, to nie tak łatwo wejść i powiedzieć tym wszystkim ludziom, słuchajcie, robicie to całkiem źle, robimy od nowa. To był jakiś proces, który trwał dość długo i szczerze powiedziawszy, w pewnych obszarach do końca nie byłem pogodzony z tym, co robiliśmy. Oczywiście można zadać słuszne pytanie, to jak ty stary byłeś tam 4 lata naczelnym i nie robiłeś takiego pisma, jakbyś chciał. I to by było dobre pytanie. Co do tego mojego przejścia tam, no tak, to w realiach tego etosu, w którym myśmy się wtedy posługiwali, to był akt zdrady właściwie. Ja mam wrażenie, spotkałem tutaj trochę moich starych kumpli z Top Secretu wczoraj, bardzo się ucieszyłem, ale szczerze powiedziawszy, tam mam wrażenie, że jeszcze w niektórych sercach na dnie jakiś kawałek pretensji o to wydarzenie gorzeje. No to po prostu było tak, że ja z jednej strony miałem silne poczucie, że ta Top Secretowa formuła się wyczerpuje, że się świat tak zmienia, że ten mały moment, w którym to było fajne i nośne, to się po prostu już kończy. Z drugiej strony w tymże Gamblerze mi zaproponowali początkowo stanowisko zastępcy redaktora naczelnego, czyli człowieka z naprawdę dużym wpływem na pismo i jednocześnie dość czytelnie komunikowali, że widzą, że
to, co robią, to nie jest to, co zachwyca ludzi, że tam trzeba trochę życia wnieść. Tak się to jakoś odbyło. Opowiadałem tą historię już wiele razy i pewnie ona nie jest w związku z tym tak bardzo interesująca i odkrywcza. Szło przez Maxa Wąsiorety, przez Maxona, czyli znanego wówczas recenzenta z Gamblera, przez Jacka Grabowskiego, Destroyera, który do dzisiaj jest autorem aktywnym na tym szeroko pojętym rynku nowych technologii. No i na końcu przez Grzegorza Ajdera, mojego drugiego szefa. Wspominałem tu wczoraj mojego pierwszego szefa, Marcina Borkowskiego. Moim drugim szefem był Grzegorz Ajder. Zasłużona postać dla rynku mediów. Już w XX wieku też przecież wiceprezes Polskiej Agencji Prasowej i naprawdę taki typ charyzmatycznego przywódcy. Z tego, co ja pamiętam, w Secret Service było tak, że Gambler był nielubiany tam, no, już nie wnikając w powody, natomiast często padało takie pytanie, że szalony musiał być człowiek, który wymyślił tą nazwę, bo Gambler, no to tak mówił, mózg Secret Service'u to jest oszust, to jest karciany jakiś taki szuler, jakiś taki macher. I kto nazywa pismo w ten sposób nazywa pismo. Jeszcze druga rzecz, o którą chciałem od razu zapytać, a mianowicie w pierwszym numerze to było bardzo dziwne, bo tam cała struktura pisma była wywrócona do góry nogami, czyli tak jak zawsze pismo zaczyna się od newsów, potem są jakieś recenzje, a na końcu są opisy. No tak było na przykład w Secret Service, no i w sumie chyba w innych pismach też tak było. To w Gamblerze było praktycznie na odwrót to zrobione, mianowicie pierwszy dział się nazywał Rozdanie i tam były opisy. Potem było, przepraszam, pierwszy był dział Gramy, czyli opisy, potem był temat numeru, potem było wariatkowo, recenzje, publicystyka i uwaga, na samym końcu news. Kto wpadł na tak genialny pomysł? Wiesz co, to oczywiście na propos tego drugiego pytania, ja teraz widzę, jak czasopisma różne jeszcze istniejące rozpaczliwie rezygnują z publikowania newsów albo gdzieś je też wyrzucają na koniec, no bo już nie jesteś w stanie w princie opublikować czegoś, co jest newsem. Także można oczywiście powiedzieć, że Gambler wyprzedził swoją epokę. Trochę żarty. Dla mnie to był, bardzo czytelnie to powiem, ten kawałek niepotrzebnego udziwniania. Tam było dużo niepotrzebnych udziwnień. Te grafiki z klipartów korelowych wstawiane, te różne zabawy czcionko, które wyłącznie utrudniały przeczytanie tekstu. No i wreszcie cały ten układ, który był odwrócony, nie wiem, myślę tylko po to, żeby było bardziej oryginalnie. To ja czytelnie powiem, nie lubiłem tego. Myśmy to zresztą już w pewnym momencie naprawili i potem było po Bożemu. Z tą nazwą, no to tak, oczywiście dzisiaj trochę lepiej wiemy, co to jest gambling w ogóle, bo zjawisko jest powszechniejsze również w internecie. Ja bym powiedział raczej tak refleksyjnie, no były dwie linie nazywania czasopismo Grach w Polsce. Jedna była taka bardzo deskryptywna, niczego nie zarzucając, gry komputerowe, świat gier komputerowych, CD Action, tak, to jakby jest bardzo bezpośrednia, czytelna obietnica w tej nazwie albo informacja, co to jest i to jest okej. No i ten drugi trend, żeby wymyślić coś strasznie oryginalnego / jakiegoś głębokiego, no ściśle tajne, tak, albo tajna służba. Przypominam, jakby tłumaczyć na polski, to Biuro Ochrony Rządu właściwie nazywał się ten miesięcznik. No nie, ubecja, za dużo powiedziane. No i tak, i oszust karciany, tak, to jakby ta druga linia,
Jak trochę teraz się zajmuję już czymś całkiem innym i myślimy czasem o roli domeny internetowej dla nazwania biznesu i jak fajnie by to było mieć domenę umownie powiedziawszy podatki.pl albo bank.pl, to ja jednak przypominam, że eBay nic nie znaczy, Yahoo nic nie znaczy, Amazon nic nie znaczy, a nikt nie wie, co jest w domenie auctions.com, books.com albo news.com. Znaczy ja wiem, bo sprawdziłem, ale także tutaj ta czasem oryginalność słowotwórcza, no Google też nic nie znaczy, to znaczy coś bardzo wyrafinowanego, co jak sobie wygooglasz, to wiesz. Także tak, no nazwa jak nazwa. Dzisiaj pewnie cały czas, przynajmniej tutaj ona się już kojarzy z pismem o grach, a nie z szulerką. Ja chciałem też powiedzieć, że z tymi nazwami, tak w ogóle tak z tytułem wtrącenia, z tymi nazwami to też naprawdę jest bardzo różnie. Ty powiedziałeś, że świat gier to jest taka łatwa nazwa albo gry komputerowe, ale ja ci też tak, to jest dziwne. Natomiast rzecz polega na tym, że myśmy się nazywać mieli świat gier, bo chcieliśmy pisać o planszówkach, ale ja muszę powiedzieć, że przez 11 lat istnienia świata gier, ja klołem tę nazwę, bo to jest trzyczłonowa nazwa, w logo to jest koszmar, wymyśliliśmy potem skrót SGK, ale SGK nie zawsze to jest czytelne, co to jest, jakbyśmy sprzedawali reklamę, że do SGK, a co to jest. Polskie czcionki w komputerach się pojawiły, ale wcześniej było SGK, więc to już w ogóle było coś innego. Ja kiedyś szedłem na jakichś słupach gazowych, widziałem SGK, jakieś napisy, w ogóle nie wiedziałem, o co idzie. Gambler Oszust, Secret Service, przyznam się, skrót SS. No w Polsce on cały czas, CD Action, który wydaje dzisiaj DVD, to są naprawdę reset, który się kojarzy z tym, że się coś resetuje nieustannie. Te nazwy naprawdę były szalone, jakby tak się zastanowić, to one naprawdę były, od razu było widać, że za tymi nazwami nie stoją normalni ludzie. Jeszcze tylko o tych nazwach. Otóż wyobraź sobie, jak ty pytasz gamblera, to ja akurat byłem w stanie sobie wyobrazić i znaleźć uzasadnienie nazwy gambler, bo tam był taki, pamiętam, jakby wkładka, dział, gdzie tam były właśnie te solucje konkretne i jakieś tipy, triksy i tak dalej, więc to jest rozsądne. Natomiast my będąc w Anglii, zadano nam pytanie, słuchajcie, a skąd u was takie dziwaczne nazwy się biorą tych gazet growych? I tu padło nie gambler, tylko padło Secret Service, Top Secret, więc my zrobiliśmy taką minę, no nie bardzo wiemy skąd. Także to tyle, jeśli chodzi o nazwy. To miękko teraz przechodzimy do 97 roku. Piotr już wspomniał o resecie, bo reset był kilka miesięcy, chyba 4 miesiące przed PSX Extreme, a za chwilkę będzie koso. Więc ja powiem parę słów, 5 minut dosłownie, nie dłużej, o resecie. Później będzie mówił Kruger, bo ja w resecie byłem tylko w 97 roku. Pismo założyliśmy we czterech, w zasadzie takim pierwszym motorem, który spowodował ruch w interesie, był Radek Walczyk, znany później z Secret Service'u. On po prostu był znajomym Grzegorza Lindenberga, pracował tam u niego i dał nam kontakt, że jest taki człowiek i jest chęć zrobienia pisma, a przyczyną do powstania resetu była atmosfera Secret Service, która wtedy nam się wydawała zupełnie nie do wytrzymania. Gulasz to kiedyś opisał, że to była taka wtedy atmosfera, że tam można było położyć ogórki, one się same zakisiły. I to rzeczywiście coś w tym było. I to nie polegało na tym, że ktoś kogoś źle traktował, ktoś komuś, nie wiem, obrażał go, tylko panowało takie wrażenie, że my, którzy już pisaliśmy opisy, recenzje gier od tam 3 lat, jesteśmy tam całkowicie niepotrzebni, to znaczy mówi się nam coś takiego, że są jacyś nasi zmiennicy, że możecie napisać recenzję, no ale nie musicie, jeśli nie chcecie, to powiedzcie, że nie będziecie pisać, to ktoś inny napisze. I w efekcie autorzy, przynajmniej ja, user Yama, czuliśmy się po prostu niepotrzebni w tym piśmie. Jeszcze w pewnym momencie nastąpiło coś takiego jak zdjęcie tekstu z numeru, czyli zamówienie tekstu i opublikowanie tekstu kogoś innego i to jakby był naturalny
taki proces, że nam się, no mówiąc krótko, przestało chcieć i dopiero jak się pojawiła inicjatywa Grzegorza Lindenberga, no to stwierdziliśmy, że zakładamy pismo i chcemy tam zrobić całkiem zupełnie nowy świat, zupełnie nowe warunki, zupełnie nową atmosferę, zupełnie nowe pismo. I faktycznie pod względem graficznym to wyglądało zupełnie inaczej, bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że dyrektorem artystycznym Resetu był człowiek, który później zaczął robić to, co kochał tak naprawdę, czyli rysować komiksy. Mówię o Mirku Urbaniaku i on został chyba 4. czy 5. Polakiem w historii, który w ogóle wydał komiks we Francji, czyli w ojczyźnie komiksu, mówiąc w krajach frankojęzycznych. Po Grzegorzu Rosińskim, tam Kasprzaku i Gawronkiewiczu i kimś jeszcze. I ten człowiek robił de facto layout Resetu i robił go w bardzo inny sposób niż pozostałe pisma. Niektórym się to podobało, niektórym nie, natomiast faktycznie to było inne. No i robiliśmy sobie to pismo przez kilka miesięcy spokojnie i taki w zasadzie pierwsza czerwona lampka sygnalizująca, że dzieje się coś złego, zapaliła się po ECTS-ie, który był we wrześniu. Przyjechaliśmy do Warszawy, przywieźliśmy jakieś teczki materiałów, zwołujemy kolegium redakcyjne, ogłaszamy, Alex robi selfie, ogłaszamy, że no świetne rzeczy się wydarzyły. Spotkaliśmy Petera Molinę, spotkaliśmy Robertę Williams, Chrisa Robertsa spotkaliśmy, mamy z nimi wywiady, a tutaj jest jakiś całkowity brak zainteresowania, jest cisza, nikogo to nie interesuje, ludzie gdzieś tam szeptają sobie. Wtedy stwierdziliśmy, że chyba podczas naszego pobytu tygodniowego w Londynie coś się musiało wydarzyć. No i później zaczęło się powoli klarować, co tam się wydarzyło, a mianowicie okazało się, że zebrała się jakaś taka kamaryla, w której była pani naklejąca znaczki na prenumeratę, pani od promocji, nasz korektor, ktoś tam jeszcze i nagle okazało się, że tym ludziom jakoś przestaliśmy się podobać. Przestało się podobać to, że user Yama jeździł Peugeotem 405, że to trochę nie tak, że on się za bardzo lansuje i zaczęły się jakieś takie konkurencyjne kolegia redakcyjne. No ja to generalnie opisywałem w felietonie CD Projektu, dla CD Projektu pisanego i nie chciałbym się powtarzać. Dość powiedzieć, że my wtedy pracowaliśmy w takim pawilonie na ulicy Chłodnej. On istnieje do dzisiaj. Dzisiaj tam się znajduje klub Mekka, na którego dachu wisi tęczowa flaga. Wtedy to był pawilon, jeszcze nie był pomalowany na czarno, tylko był szary, wyglądał całkowicie normalnie. Obok zresztą był sklep Łukasza Bury, aka Josefa Ultima. Zresztą istnieje tam do dzisiaj. No i my tam sobie spokojnie pracowaliśmy. I w pewnym momencie, i pracowaliśmy tam sobie na górze razem z takim pismem, które być może pamiętacie, www, w takim jednym dużym akwarium, siedzieliśmy obok siebie. Się tam przyjaźniliśmy, jechaliśmy na jednym wózku, w zasadzie wymienialiśmy się informacjami i pewnego dnia przychodzi do mnie Tomek Grochowski, który był naczelny www i mówi: Miczu, a czy słyszałeś, że Haszak za chwilę będzie naczelnym Resetu? No, nic o tym nie wiem. No tak, no on już się przygotowuje do bycia naczelnym Resetu. Więc wziąłem telefon, zadzwoniłem do Haszaka i mówię, że przydałoby się porozmawiać, bo a to są rzeczy, o których nie pisałem akurat w tych felietonach. Haszak chyba nie będzie miał nic przeciwko, jeśli o tym powiem. I no, umówiliśmy się z Haszakiem u niego w domu, siedliśmy w kuchni, na stole jakieś tam noże leżały, widelce. A ja go pytam, o co tu chodzi z tym Resetem? No i Haszak, jak to Haszak, no najporządniejszy człowiek w branży, którego w zasadzie chyba wszyscy lubią i nikt do niego nie ma żadnych zastrzeżeń. Mówi, że no, zaproponowano mu taką posadę, ale on nie wie, o co o tym myśleć i pyta mnie, co ja na ten temat mam do powiedzenia. Mówię mu, że tutaj no, po prostu chcą nas wykopać i szukają jakiegoś pretekstu, szukają człowieka i mówię mu, że jeśli wejdziesz w taki interes, to po 3 miesiącach też ciebie wyrzucą, więc moim zdaniem źle robisz, że wchodzisz w taki interes. No i Haszak powiedział: wiesz, masz rację, to ja im odmówię. I pamiętam taką wściekłość tej pani od znaczków, która już później była dyrektorem wydawnictwa, już nie naklejała znaczków.
Jak ty, Miczu, mogłeś zrobić coś takiego, że dzwonisz do człowieka i mówisz mu, że my go proponujemy na naczelnego pisma? No, Haszak zrezygnował i sobie dalej spokojnie działaliśmy. Zaraz się zbliżymy do czasów już bliższych Krugerowi. No i później nadeszło drugie wydarzenie, które tak naprawdę już zakończyło naszą pracę w Resecie po roku, a mianowicie ten sam Groszek pewnego dnia, to już jest jesień 97, mówi nam: Miczu, a słyszałeś, że Emil Leszczyński będzie waszym naczelnym? Mówię: nie, nie, nie słyszałem. Mówię userowi, że tutaj chyba nasza szanowna kamaryla szykuje nowego naczelnego, ale wówczas uznaliśmy to za sytuację tak absurdalną, bo kolega Emilus w tym czasie pracował w programie Escape i nam się to wydawało zupełnie surrealistyczne, że z programu Escape może chcieć przeskoczyć do Resetu, no ale na wszelki wypadek zadzwoniliśmy do niego, żeby zapytać go o jego zdanie, no ale kurczę, nie odbierał telefonów, po prostu rozłączał rozmowy, nie odbierał, a w końcu odebrał, jak zadzwoniliśmy chyba tam z innego numeru, to powiedział, że on niczym nie wie, że nic się nie dzieje, że wszystko jest w porządku, że on nas lubi. No i pewnego jesiennego dnia user Yama dostał wypowiedzenie. Ja następnego dnia się zwolniłem, a jeszcze następnego dnia kolega Emilus pojawił się jako redaktor naczelny i rozpoczęło się nowe życie redakcji. Dla nas to było tyle wtedy bolesne, bo dzisiaj wiadomo, każdy, że tak powiem, no jest zadowolony, nie ma, wspominamy sobie to z humorem, często z userem, z którym się przyjaźnimy do dzisiaj, spotykamy gdzieś tam na jakichś sałatkach i sobie czasem nawet rozmawiamy o tych starych czasach, ale wtedy to było bolesne dla nas o tyle, że przynajmniej nam się tak wydawało, że nie było merytorycznych powodów do wyrzucania nas, bo pismo wtedy właśnie, pod koniec 97 roku, osiągnęło swój pik. My mieliśmy w numerze grudniowym recenzję Blade Runnera, który ukazał się wtedy, gdy to chyba 18 listopada, to była premiera, pamiętam, tego dnia, gdy w filmowym Blade Runnerze dzieje się akcja, czy chyba 18 albo 19 listopada, a my już składaliśmy numer w połowie listopada i mieliśmy tą grę przed premierą, ponieważ poznaliśmy na ECTS-ie człowieka z Virginu i ten człowiek z Virginu, Chris Rubior on się chyba nazywał, polubił nas na tyle, że nam tą grę przesłał, nie wiem, chyba miesiąc przed oficjalną premierą. Przyszła normalna wielka paczka z Virginu, w niej był Blade Runner. I my zamieściliśmy chyba jako pierwsi w ogóle, nie wiem, w Polsce na pewno, w Europie chyba też, recenzję Blade Runnera w 97 roku, w grudniu. Mieliśmy wywiady z Robertą Williams, z Bruno Bonellem, z kilkoma innymi osobami, jakby to nikogo nie interesowało, a tak naprawdę liczył się tylko powód i to dla nas było bolesne. No i później nadeszła nowa era, czyli kolejne lata Resetu i tutaj właśnie była taka dyskusja, kto by mógł o tym dobrze opowiedzieć. Pomyśleliśmy, namaściliśmy razem z userem wspólnie Krugera, który był na tym okręcie od numeru trzeciego, czyli już za naszych czasów, został zwerbowany osobiście przeze mnie na schodach redakcji Resetu, gdzie przyszedł z kolegą, kolega się nie nadał. Znowu to pomyliłeś, ale ja to wyjaśnię zaraz. Dobrze, kolega się nie nadał, z tego co pamiętam, Kruger się nadał i został przyjęty i był chyba aż do ostatniego numeru, więc chciałem cię, Michał, zapytać o te czasy już od 98 roku, powiedzmy 2-3 lata naprzód. Jak się wtedy pracowało w Resecie? Reset się wtedy przeniósł z tego pawilonu, o którym wspomniałem, do Pałacu Prymasowskiego. Powiedz mi, czy prawdą jest, dobrze, o to cię zapytam następne pytanie. Opowiedz o tych swoich wrażeniach z pierwszych lat pracy w redakcji. Nie wiem, czy jestem akurat bardzo dobrą osobą do opowiadania, jak się pracował, ponieważ zawsze byłem troszkę z boku, z wyboru zresztą. Natomiast osoba, o której mówisz, która przyszła na schody redakcji, to był Kowal przez C i V. To już kiedyś sobie wyjaśniliśmy. Ja przyszedłem normalnie do redakcji, zostałem mówiony przez mojego znajomego, z którym chodziłem do szkoły, chodziłem wtedy do technikum na Zajączka i to była osoba, która była odpowiedzialna za BBS-a, która stwierdziła, no w sumie znam tam parę osób, więc mogę powiedzieć, że przyjdziesz, porozmawiasz i wtedy pamiętam, że rozmawiałem z tobą, rozmawiałem też z userem i to jest dosyć zabawna historia, bo mieliśmy tutaj historię o powstaniu świata, którą Marek przedstawił nam wszystkim, od Żuka do wydawnictwa. Także my mamy tutaj historię, która związana jest bardziej nie z biznesem post-PRL-owskim, tylko taką zajawką, ponieważ ja
Powiedzieć, że jestem graczem od dziecka, to jest takie trochę wyświechtane, ale rzeczywiście tak jest. I teraz jak rozmawialiśmy tutaj, słuchałem tutaj kolegów po fachu, to przypominam sobie tak absurdalne rzeczy z swojej historii, z młodości, że jestem troszkę przerażony, ponieważ nie pamiętam ich, a jestem jeszcze stosunkowo młody. Przypominam sobie na przykład, że kiedyś w jakiejś księgarni, w jakimś domu centrum, a kiedyś był może jeden dom centrum w Warszawie, handlowy, rodzice kupili mi jakąś książkę, nie wiem, być może nawet któryś z was ją wydał kiedyś, to jest w ogóle, była niezła historia, w której była na przykład recenzja gry Boulder Dash. Później dowiedziałem się, że to jest gra Boulder Dash, to była w ogóle jakaś taka książka, która miała nie wiem, ze 30 stron, była czarno-biała, miała lakierowaną okładkę. Taki lakier, jaki wtedy był dostępny, oczywiście nie taki jak teraz. I nigdy w życiu nie grałem wtedy w tę grę, natomiast przeczytałem tę recenzję, opis, właściwie solucję. Nie pamiętam w ogóle, jak można było napisać solucję Boulder Dash, ale być może ona tam była. Były jeszcze jakieś inne gry. To było na Commodore 64 opisane i to jest moja chyba najdalsze wspomnienie, jeśli chodzi o gry komputerowe, sensu, że ktoś kiedyś o nich pisał. Ja pierwszą styczność miałem z grami na konsoli przenośnej Elektronika, która była oczywiście podróbką Nintendo i rzucałem jajka do koszyka, do wilka, tak? To były takie pierwsza styczność, później było jakieś Atari, gdzie był Pit Stop, później gdzieś był jakiś Atari 2600 na połamanych joystickach, gdzie się patyk wciskało w joystick, ponieważ był złamany i się grało w ten sposób. No i dostałem Commodore 64 z jakiejś tam okazji, później był PC i wydaje mi się, że w jakiś sposób zajawkę w pisaniu miałem w związku właśnie z tą książeczką, z tym opisem tego Boulder Dasha, bo generalnie przeczytałem coś, czego nigdy nie widziałem na oczy i nie widziałem filmu, nie widziałem gry, nie widziałem takich rzeczy, a czytałem o nich i to było fajne. I pierwszy tekst, mam nadzieję, że nigdzie nie przetrwał już, powstał na temat chyba jakiegoś NBA, ja nie pamiętam wtedy. I powstał na stronę internetową mojego kolegi, która miała jedno lub dwa odwiedziny, czyli ja i mój kolega. Były to jakieś pierwsze początki polboxu, czy jakieś takie historie związane z kakainetem. I napisałem coś takiego i stwierdziłem, że jest bardzo fajne. Oczywiście było na bank beznadziejne i napisane kompletnie grafomańsko. Ale jakoś naturalnie wszedłem w to, że chcę pisać o grach, ponieważ czytałem Top Secret, czytałem Secret Service, czytałem o rzeczach, których nie widziałem na oczy w ogóle. Czy tak jakbym czytał o Hawajach bez bycia na tych Hawajach, ale wiedziałbym o nich wszystko, tak? I mógłbym komuś opowiadać, no stary, na Hawajach jest świetnie, tak samo było wtedy z grami. Mówiłem o grach, bo wiedziałem o nich wszystko, bo o nich przeczytałem. No ale też zacząłem grać i chciałem o tym pisać. To był właśnie taki zbieg okoliczności, gdzie miałem już, wtedy to był 97 rok, miałem 17 lat. No i pojawił się człowiek z tego BBS-a, nie będę wspominał nazwiska, bo później się okazał jakimś... No kimś bardzo dziwnym, natomiast w pewnym momencie tak się to zdarza, że pomaga wam w życiu ktoś, czego nie spodziewalibyście się nigdy po nim. Spotkałem się z Mitchem, spotkałem się z userem i spotkałem się na zasadzie takiej, że no wpadnę i z nimi pogadam. A wcześniej widzieliśmy się na Gambleriadzie chyba nawet. Pierwszy numer resetu był na Gambleriadzie. Pamiętam taką historię, gdzie do wygrania były jakieś gry za jakieś kupony. Ktoś tam wypełniało. Pamiętam, że wygrałem Katarzys, grę, w ogóle takie... Dosyć fotograficzną pamięć mam, może nie do nazwisk i do nazw, ale fotograficzną mam. Pamiętam, że z moim bratem zhakowaliśmy konkurs, rzucając masakryczne ilości kuponów, gdzie wygrywaliśmy co dwa kupony i powiedzieli, że my już nie bierzemy udziału w tym konkursie. No ale tę grę zgarnęliśmy. No i między innymi pogadaliśmy właśnie z Hammerem wtedy. Pamiętam, że zebrałem parę autografów. Miałem pierwszy numer, no i zdarzyło się tak, że od trzeciego zacząłem pisać kompletnie znikąd. Miałem z polskiego dwóje. Nie jestem po studiach dziennikarskich. Moja pani od polskiego bardzo mnie lubiła. To dlatego miałem tak wysoką cenę. Z matury z polskiego miałem dwóje. Z ustnej, ponieważ ta pani również mnie odpytywała na maturze. Na maturze pisemnej się schowałem, ponieważ matury były kodowane i miałem trzy albo cztery, już nie pamiętam. W każdym razie nie wierzcie w to, że potrzeba studiów dziennikarskich do pisania o grach. A poza tym jest korekta. Korekta w końcu dostaje jakąś wypłatę, pieniądze, więc musi co robić. Tak? Opowiedz, jak było w redakcji. Aha, w redakcji, w resecie, jasne. Przyszedłem i dostałem pierwszy numer do napisania, był to Theme Hospital, pierwszą grę do napisania, akurat w nią grałem i byłem zszokowany w ogóle, że dostałem za to pieniądze i tak dalej. Byłem w mega szoku, mimo że miałem już 17 lat, redakcja mieściła się na Chłodnej, była to wyprawa autobusem, tramwajem, w ogóle z drugiego końca Warszawy. Porozmawialiśmy chwilę, powiedziałem, że mam zajawkę, Mitch i User chcieli strasznie mieć jakichś autorów nowych i stwierdzili, że w sumie mogą mnie przyjąć. Co najciekawsze, nie przeczytali ani jednego mojego tekstu przed tym, kiedy powiedzieli, żebym coś napisał i to bardzo dobrze,
bo pamiętam, że nad tekstem do Team Hospital siedziałem w bazie 3 dni. To były czasy, kiedy dopiero poznawałem redakcję, poznawałem ludzi, którzy tam pracują. Bardzo szybko zaczęli zmieniać się redaktorzy naczelni. Trochę nie łapałem tego, kto jest w danej chwili redaktorem naczelnym. To był ten przełom 97-98 roku, ponieważ wszedłem któregoś dnia do redakcji i nagle był redaktorem naczelnym Emil. Później okazało się, że naszym redaktorem naczelnym został nasz korektor Adam Siemiński. Później, no właśnie musiałbym sobie to wszystko spisać. Później był redaktorem naczelnym ktoś inny, później znowu był Adam, później był Hammer. Później przyszła ekipa z dawnego Gamblera, czyli Maxon i... Maxon był chyba w Gamblerze, z tego co pamiętam. Maxon i Dr. Destroyer, dokładnie. No i to był już tak jakby końcówka tego magazynu. My mieliśmy fajny rytuał piątkowy, to było kolegium redakcyjne, gdzie spotykaliśmy się wszyscy, rozmawialiśmy o tym, co było w numerze, co będzie w numerze, co kto chce napisać. Oczywiście wszyscy bukowali sobie wtedy teksty i piątek to było zawsze takie święto geeka trochę. Ja byłem wtedy geekiem, nie oszukujmy się, zresztą cały czas jestem, ale wtedy byłem takim trochę zboczonym geekiem. I piątki to nie były imprezy gdzieś na mieście, tylko piątki to był kolegium redakcyjne, później wszystkaliśmy w Quake'a, siedzieliśmy na Ircu, Kowal wspomniany grał w Ultima Online i tak spędzaliśmy właściwie całą noc w redakcji, ponieważ wszyscy się uczyliśmy jeszcze w szkole średniej. I co chwilę wpadaliśmy i witaliśmy się z nowym naczelnym, z nową ekipą, ale my tam jakoś, właśnie będąc trochę z boku, utrzymaliśmy się przez bardzo długi okres czasu. Dobra, jesteśmy mniej więcej w połowie dyskusji. Teraz jeszcze czekają nas intra dwóch magazynów konsolowych, które weszły w 97 i 8 roku. I zaczniemy chronologicznie od PSX Extreme. Później będzie mówił Michał, a później jeszcze będą szybkie pytania do pozostałych uczestników o kolejne wydarzenia. Oficjalnie to można przeczytać, że pomysł na PSX Extreme narodził się w Karvi. To jest taka, byłem tam nawet, to jest nad morzem, trochę na zachód od Gdańska. Taka nadmorska miejscowość, niedaleko Dębek, które Alex z kolei bardzo lubił. I w tejże Karvi latem 97 roku dwóch ludzi, czyli Wojciech Oczko, ksywa Aju, i Sebastian Kajdan, ksywa Fenix, zaczęło rozmawiać o tym, że można założyć pismo. Po powrocie do Katowic, czyli mamy już czwarty ośrodek growy w Polsce, przystąpili do czynów i zaczęli zakładać PSX Extreme. Naczelnym został Oczko, a za kolportaż, to jest ciekawostka, odpowiadał Tadeusz Oczko, czyli chyba rodzina. Tak, ojciec. Ojciec, a wydawcą była Grupa 6x9, tak się nazywała firma. I ciebie jeszcze, Marcin, wtedy tam nie było w piśmie, bo ty się pojawiłeś w 99 albo 2000. Tak, chyba dwa lata po starcie. Mhm, ale tak jak rozmawialiśmy, wiesz prawie wszystko o tamtych czasach, wiesz o samym początku, więc jest jesień w zasadzie już 97. Opowiedz, co się wtedy działo w Katowicach. Tak, no ukazał się numer 1, który wyglądał prawdopodobnie gorzej od numerów 1 Top Secreta i Secret Service i świata gier komputerowych, mimo tego, że to był 97 rok, to chłopaki nie mieli zielonego pojęcia, jak się to pismo składa, mimo tego, że no, mieli koneksje rodzinne w wydawnictwach. I prawdopodobnie na tym wyjeździe nadmorskim, o którym mówiłeś, to oni tam na tym piasku rysowali layout magazynu i to było potem widać, bo okładka numeru pierwszego była... No, była fatalna. No, właśnie tutaj ten zin, który nam rozdają na Pixel Heaven, prawdopodobnie ma lepszy layout od tego, jak wyglądał Extreme. Natomiast było to pierwsze pismo konsolowe i po raz pierwszy ktoś postawił na jeden konkretny temat konsolowy. To w ogóle była tylko jedna konsola, co się zmieniło, zdaje się, po paru latach dopiero. Natomiast była ta konsola, która była taką duchową kontynuacją Amigi, tak to można ująć. Dlatego tłumy ludzi, które kupowały PlayStation, pierwszą konsolę Sony, i były nią zachwycone, i grami na nią były zachwycone, bo konsola jednak wiele wnosiła do rozwoju gier. No, te gry wyglądały niewiarygodnie, były trójwymiarowe, to nie było regułą na PC-cie, nie mówiąc o Amidze, o innych komputerach. I wydawało się, że no, będą mieli podgórkę, bo to jednak skupianie się tylko na jednym systemie, który jest na rynku, no to jest jednak trudne. Ale się okazało, że no, zebrała się wokół tego jakaś ogromna społeczność
I potem się pojawiło Neo, pojawił się PSX Fan, pojawił się GameStation i polski oficjalny PlayStation Magazine. Tych magazynów poświęconych tylko jednej konsoli było zadziwiająco dużo i nie wiem, jak to się odbywało, bo jednak więcej ludzi dalej grało na PC-cie. A mimo to no, jakoś ci ludzie mieli ochotę grać i mieli ochotę czytać o grach na konsole. Ja mam taką prywatną teorię, że ten rynek konsolowy w tym 97-98 roku był tak 7-8 lat zacofany względem rynku PC-towego. I tutaj mam na myśli zarówno lokalizację gier, które od połowy lat 90. były regułą na PC-tach, a na konsolach się pojawiły dopiero po roku 2000. I tak samo jeśli chodzi o działalność dystrybutorów, którzy o tych konsolach to tak nie bardzo wiedzieli i tych gier w ogóle nie mieli, nie dystrybuowali. Po jakąś taką świadomość użytkowników i rozwój samej konsoli w Polsce. No dlatego dopiero po wielu, wielu latach to pismo tak się sprofesjonalizowało i dotarło do momentu, kiedy Gambler, Secret Service no były już gdzieś tam pod koniec lat 90. Dlatego kilka lat minęło. Natomiast od samego początku Extreme, no ten nakład, z tego co mówili chłopaki, to on naprawdę był tam sporawy i sięgał kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, co wydawało mi się niesamowite. A ja tak od trzeciego, piątego numeru regularnie wysyłałem im koperty pełne tekstów, nawet nie wydrukowanych, tylko zapisanych na kartkach wyrwanych z zeszytów kratkę, które tam teksty wraz z kopertą lądowały od razu w mitycznym piecu palone przez jednego z redaktorów, bo komu by się tam chciało czytać o tym, no być może by się chciało, gdyby to było wydrukowane jakoś tak normalnie, a nie napisane na kartkach papieru. No ale po iluś tam próbach, po roku starań udało mi się trafić do Extreme'a i tak zostałem na trochę. To czekaj, to może jeszcze, jak tak szybko powiedziałeś, to jeszcze od razu ci zadam jedno pytanie, a mianowicie tam bardzo szybko nastąpiła zmiana, prawda, bo Oczko był naczelnym, ale już rok później, czyli w 98 roku, a nie, jeszcze wtedy Oczko był naczelnym, ale pojawił już się Przemysław Ścierski, aka Mister Ściera, to też mnie fascynował zawsze pseudonim tego człowieka, jakbyś mógł o tym powiedzieć. On był znany bardzo czytelniką, ale no, człowiek nosi takie nazwisko i jakby autoświadomie wybiera taką ksywę. To jest dla mnie fascynująca geneza tego. I on później został naczelnym, jakbyś szybko powiedział, czy to był naturalny proces taki odejścia? Tak, tak, to był naturalny proces, bo Aju tak nie bardzo chyba nawet chciał prowadzić magazyn. On tak bardziej się czuł właśnie jako osoba, która zawala nocki na nagraniu i pisaniu recenzji i opisów. Natomiast Ściera pisał wcześniej u Aleksa w Gamblerze, więc jakby jako jedyna osoba miał pewne doświadczenie w pisaniu o grach i robieniu magazynu, bo on tam był powiedzmy ambasadorem albo takim mesjaszem konsolowym w Gamblerze. Tam prowadził rubryki poświęcone konsolom, bo no, konsole były wtedy w takich gettach i w Top Secrecie, i w Gamblerze, i w Secret Service. Nie były jakby regularnymi uczestnikami tego całego rynku komputerowo-konsolowego, recenzenckiego. A tu się okazało, że nawet nie tyle muszą być zepchnięte do getta, ale mogą mieć własne magazyny, własne pisma o grach. I Ściera miał wizję, którą realizował no, długie, długie lata, chyba tam, nie wiem, kilkanaście albo 10 lat. I wiedział, co z tym robić. On tak naprawdę, jak wiele innych osób w branży, pojawił się najpierw na giełdzie, tylko akurat w jego wypadku była to giełda nie w Warszawie, tylko w Katowicach, gdzie on konsolę pokazywał, promował, pokazywał, jak te gry wyglądają. Okazało się, że no, bijatyka może wyglądać jak Tekken, a nie jak Street Fighter dwuwymiarowy. No i taka naturalna pasja pozwoliła mu właściwie zebrać skład redakcyjny właśnie na tej giełdzie, gdzie ludzie się pojawiali, wymieniać gry, kupować gry. No i tak to jakoś się tam od tego momentu potoczyło. Dobrze, to przechodzimy do Neo Plus. Przyznam, że jest to dla mnie bardzo ciekawy temat, bo po prostu praktycznie nic nie wiem o początkach Neo Plusa, ale żeby się czegokolwiek dowiedzieć, udało mi się ściągnąć pierwsze numery, kupiłem numery Neo Plusa i sobie przeglądałem i też przeglądałem sobie numery Secret Service'u z tamtego czasu i tam była taka bardzo ciekawa korelacja, mianowicie wszyscy, którzy założyli Neo Plusa, byli, jak wiadomo, w Secret Service'ie.
I latem 98 roku, dokładnie w numerze 6, zaczęli znikać w tajemniczy sposób ze stopki. Zniknął Marcin Kamil Górecki i zniknął też Krzysiek Papliński, czyli Banan. I numer później, czyli 7898, ukazał się pierwszy numer Neo Plus z wielką relacją z Ifree, która liczyła, to jest szokujące, aż 28 stron, czyli praktycznie pół numeru, czy tam jedną trzecią przynajmniej numeru, to była relacja z Ifree. I pytanie, wiem, że ciebie nie było jeszcze wtedy, ale jesteś chyba przyjacielem Gulasza, więc podejrzewam, że na pewno znajomym, więc dobrym znajomym, a być może nawet przyjacielem, więc myślę, że to nie jest dla ciebie żadną tajemnicą. I pozwoli, że jeszcze zacytuję wszystkim, bo to jest ciekawy wstępniak, jaki był w pierwszym numerze, bardzo znaczący, a mianowicie wstępniak zaczynał się, był zatytułowany Nowy Porządek. Zaczynał się od słów: młody orzeł wziął rozbieg do pierwszego samodzielnego lotu. Właśnie ta wiosna natchnęła go przekonaniem, iż nadszedł czas, by opuścić rodzinne gniazdo, w którym się urodził i wychował. Stare gniazdo było zbyt ciasne, a w jego atmosferze łatwiej było kisić ogórki, niż myśleć o rzeczach zniosłych. To właśnie stamtąd był ten cytat. I powiedz mi, bo to wiadomo, nie jest tak łatwo założyć pismo, i pytanie, czy Gulasz, nie wiem, wszystko sam robił, czy było tak, że mu ktoś pomagał, bo były takie rzeczy przecież jak załatwienie drukarni, do drukowania magazynu, załatwienie kolportażu, załatwienie całej tam struktury wydawniczej, wydawnictwa. Powiedz o tych początkach i jak to po prostu wyglądało. Ja myślę, że tutaj dobre by było, gdyby również Pegas mógł się wypowiedzieć, bo jest to jakby osoba, która widziała to z drugiej strony. Ja natomiast znam tę historię, znaczy przyznam szczerze, nigdy mocno nie cisnąłem Gulasza, żeby mi opowiadał na ten temat. Raczej w którymś momencie Krzysiek w Neoplusie zaczął o tym pisać, jak to wtedy wyglądało, z ich perspektywy oczywiście. Powiedzmy, że znam tylko tę stronę, także nie chcę mówić, że tak było rzeczywiście i to jest tam prawda totalna. W każdym razie wyglądało to w taki sposób, że w pewnym momencie Gulasz prowadził kącik konsolowy w Secret Service i to było, nie pamiętam dokładnie ile, parę lat, może trochę krócej, może dłużej. W każdym razie w pewnym momencie Secret się dość mocno rozrósł, miał różne dodatkowe czasopisma, różną działalność inną, tak? Było czasopismo o Manze, no i powstało to również czasopismo o konsolach, tak? I to było Neo. I tym Neo tak jakby kierował Gulasz z całą ekipą, która, no dobrze, może z dość dużą częścią ekipy, która później przeszła do Neo Plusa. No i zdaje się, tak jak mówiłeś, że 6 numerów wydali. No i Gulasz po prostu w pewnym momencie razem z Krzyśkiem poczuli, że oni chcieliby to zrobić na własną rękę, skoro już potrafią to zrobić, bo to nie było tak, że oni nie mieli doświadczenia w tworzeniu czasopisma. W redakcji Secreta oni mieli swoje miejsce, w którym zajmowali się po prostu Neo w tamtym czasie. No i to było takie poczucie, że właściwie po co robić to dla kogoś i pracować na kogoś, skoro możemy zrobić to na własną rękę i zarabiać my. No i to jest tutaj kwestia tego, czy jak nie znam dokładnie, jakie były relacje wtedy. Czy z jednej strony tam słyszałem historię o tym, że chłopaki nie byli zadowoleni po prostu, że dostawali za małe pieniądze i oni stwierdzili, że jednak robią dużo roboty, więc czemu nie wziąć całości dla siebie. Więc oczywiście tak mówię, Pegas pewnie tutaj zna tę historię z drugiej strony, więc też warto byłoby, żeby nie tylko ja mówił na ten temat. W każdym razie tak to wyglądało w skrócie. Oni poczuli, że skoro już robią coś, mają ekipę, tak naprawdę możliwości i już jakieś doświadczenie, no to właściwie dlaczego nie zrobić tego samemu? No i w tamtym czasie to działało tak naprawdę, że czasopisma były wydawane no tak domowym sposobem, tak? Nie trzeba było mieć wielkiego wydawnictwa za sobą, żeby wydać coś takiego. No i przede wszystkim, no tutaj myślę, że też działało takie przekonanie, może to trochę taka pycha, może nie, że Gulasz jest taką osobą, która jest marką. W tamtym czasie on prowadził Combat Corner, który był strasznie popularny w Secrecie. Myślę, że on czuł, że jeżeli założy czasopismo własne i będzie to reklamował, tak jak było reklamowane, Gulasz i spółka atakują, no to, że to będzie wystarczyło do tego, żeby ludzi przyciągnąć do siebie
Nie, ja przyznam szczerze, że nie kupiłem pierwszego numeru, natomiast później zupełnie przypadkowo wpadł mi w ręce drugi, no i stwierdziłem, a właściwie czemu nie, bo nie czułem tego, tej potrzeby pójścia za tą ekipą, natomiast no, zobaczyłem, że robią dobrą robotę, więc przeskoczyłem do Neoplusa. Czy dobrze rozumiem, że Gulasz razem z Bananem byli po prostu jakby finansowo odpowiedzialni i tak logistycznie za całe przedsięwzięcie i jakby nikim nie pomagał, tylko oni wzięli sprawy w swoje ręce? Tak, tak, tak. Z tego co wiem, to całkowicie tak to wyglądało, że nie wzięli pieniędzy od żadnej mafii, jak to tam gdzieś się pojawiła ta informacja, natomiast no tak, zrobili to własnymi siłami, własnym kosztem. To powiedz jeszcze, jak ty się znalazłeś w Neoplusie, w którym momencie się tam pojawiłeś, czy byłeś fanem i pisałeś tam listy do redakcji, czy przez jakiś kontakt się tam znalazłeś? Żeby nie opowiadać zbyt długo, bo to jest dość taka zawiła historia, w każdym razie tak, ja byłem dość dużym fanem Neoplusa i hejtowałem PSX Extreme, co tutaj jest fajnie, że możemy dzisiaj siedzieć razem i się nie pozabijać, ale... tak, nie rozdzielasz nas, tak, to zgadza się. W każdym razie tak, byłem dość dużym fanem tego czasopisma. No i w pewnym momencie się tam się zdarzyło, że pisałem jakieś rzeczy, ale to nie było tak, że wyobrażałem sobie w ogóle, że będę pisał o grach. Zupełnie przypadkowo poznałem ludzi, którzy prowadzili stronę internetową, Game On, ona się nazywała, ona wciąż jeszcze tam istnieje gdzieś. W każdym razie ja chciałem zwrócić uwagę ekipy Neoplusa na tę stronę, więc napisałem do Gulasza, napisałem jakiś... Nie wiem z jakiego powodu, ale napisałem tekst, który, znaczy takiego maila, który był stylizowany na jakiś staropolski, nie wiem, w ogóle miałem jakiś dziwny pomysł. Ja do niego napisałem tego maila, żeby wszedł na tą stronę, a on mi odpisał, wiesz co, w ogóle zajebiście, to może chciałbyś pisać do Neoplusa. Ja, okej. Okay. Także to była dość ciekawa sytuacja, bo ja myślę, że nie chodziło o to, żeby ludzie się jakoś bardzo dobrze, ci, którzy mieli pisać w Neo akurat wtedy, ci, którzy pisali wtedy, żeby się bardzo dobrze znali na grach, tylko chodziło raczej, zawsze byli cenieni ludzie, którzy potrafią pracować, są chętni, mają dużo czasu, mają dużo zajawki, są tani, także chodziło o to, żeby im więcej będziemy w stanie dać z siebie, tym będzie lepiej, więc to tak wyglądało. Raczej, ja szczerze mówiąc, jak miałem pierwszą rozmowę z Gulaszem, to rozmawialiśmy na gadu-gadu, bo ja nie byłem z Warszawy, ja jestem z Wrocławia i on się do mnie odezwał, I właściwie zapytał mnie o to, jakie 5 ostatnich gier przeszedłem i porozmawialiśmy na ten temat i to była moja rozmowa kwalifikacyjna, także dość zabawna sytuacja. Ani nie wiedział, jaki mam tak naprawdę background, czy no dobra, po tym jednym mailu czy po dwóch tekstach można było wywnioskować mniej więcej, jak piszę, no ale to było tylko tyle. Natomiast ja myślę, że cała tajemnica w tym, bo wiele ludzi pyta, jak dostać się do czasopisma, przede wszystkim no myślę, że taka mocna zajawka, mocne takie pokazanie, że chcę, że potrafię się poświęcić. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, że nigdy bym nie pojechał do redakcji. Zdarzali się tacy ludzie, którzy pracowali w Neoplusie, a nigdy nie byli w redakcji. Nie rozumiem tego. Ja po prostu bardzo często jeździłem, wsiadałem w pociąg i każda wolna chwila spędzałem ją w Warszawie, bo chciałem właśnie poczuć, jak to jest, zrozumieć, jak wygląda wydawanie czasopisma, a nie po prostu napisać tekst, wysłać i nie wiedzieć, co się z tym dzieje. Także myślę, że to jest zawsze jakieś takie no, dość cenne rzecz. Dobrze, teraz będą dwa pytania dla Piotra i Aleksa, bo o takie celebrities w tamtych czasach. Piotr, to dla mnie była szokująca informacja, a mianowicie Michał Śledziński, czyli Śledziu, wcale nie debiutował w Secret Service, tylko debiutował w świecie gier komputerowych. Wiadomo, że on pochodził z Bydgoszczy, ale zupełnie nie widziałem tego, że on się tam pojawił. Jeszcze druga taka postać, która u ciebie zadebiutowała, to był Jacek Piekara. Powiedz mi, jak ty tych ludzi znajdywałeś, czy na jakichś konwentach fantastyki, skąd ich wytrzaskiwałeś? I była jeszcze jedna osoba, która też może nie debiutowała, ale wcześniej to był Jerzy Poprawa, żeby było jasne. I istotne, zdarzały się takie sytuacje, z tym, że muszę honor oddać tutaj Secret Service'owi, ponieważ tak naprawdę Śledziu debiutował jednak mimo wszystko w Secret Service'ie, drukując na początku takie krótkie, zajawkowe, jedno obrazkowe historyjki, znaczy nie historyjki, no i po jednym obrazku. On jakieś takie krwawe elementy miał, ja wiedziałem, że to jest komiksiarz i nawet tak się zastanawiałem, mówię, jak to jest tu zbyt gorszy chłopak, a u nich jako czytelnik publikował, nie jako komiksiarz, jako czytelnik, wysyłał jakieś prace dość regularnie. I chłopakom w redakcji powiedziałem, spróbujcie mi go poszukać, ale nie znaleźliśmy go i to zupełnie odwrotnie wyszło. Po prostu Śledzi był po drugiej stronie naszej redakcji
siedział po drugiej stronie, chodził do szkoły plastycznej i pewnego dnia wypił sobie tam jakieś, mówi, jedno piwko, na odwagę przyszedł i tak został, ja mu poprosiłem, żeby przygotował dwie albo trzy plansze i tak został Fido i Mel, tamte dwie pozostałe plansze, jedna poszła chyba w ogóle do piachu, a z jedną potem jeszcze gdzieś w produkcie, w tym swoim piśmie, w produkcie coś usiłował jeszcze robić z jakimś pomysłem. To śledził, faktycznie tak było, Jerzy Poprawa w jakimś konkursie pisał, nie pamiętam, chyba nawet wygrał na jakiś tekst literacki, ale jakoś tam po drodze nie było, bo on był z Wrocławia, więc w CD Action już od razu tam ostro działał. Ja powiem tak, jakbyśmy znajdowali ludzi, no i Jacek Piekara, który zresztą wykonał potem transfer do Gamblera i to takie różne są plotki, że się pokłóciliśmy, że tutaj nie było, tak? Myśmy z Aleksem przez telefon rozmawiali, z tego co pamiętam, bo Jacek Piekara jest z Warszawy, ja go znam z konwentów SF, zachęciłem go, żeby pisał do świata gier, o grach, bo trochę też grał. Naprawdę fajnie pisał, talent chłopak ma, no, pisarski, bo pisanie recenzji, pisanie powieści to są dwie różne rzeczy mimo wszystko, ale bardzo mu to fajnie zaczęło wychodzić. No i w pewnym momencie mieliśmy taką rozmowę, mówi Piotr, bo ja właściwie jestem z Warszawy i tak trochę głupio, że jakieś naokoło, co ja mam właściwie zrobić? Ja mówię, ja mam takie pismo na oku, z którym świat gier mocno konkuruje, bo zawsze uważałem, że my z Gamblerem, żeśmy mocno konkurowali właściwie. Ja nie, trudno mi było konkurować z Secret Service'em, CD Action, myśmy mieli inne, czy z Computer Studio, myśmy mieli inne. Właśnie mnie się wydaje, że taka rodzina to tutaj jest jak mniej więcej właśnie, Computer Studio, świat gier i Gambler, i myśmy zawsze jakoś ze sobą starali się coś tam jakby konkurować, zawsze na nich najbardziej patrzyliśmy. No i powiedziałem, że znam takie pismo fajne, Gambler z Warszawy, ja znam Aleksa, gdzieś tam możemy się jakoś zgadać, że on po prostu przyjdzie, jak się spodobasz, na pewno cię Aleks przyjmie, bo popiszesz fajnie i tak został po prostu, więc to może to inaczej pamiętasz, ale oddaję tobie. Ja mam czarną dziurę na tym tle zupełnie, to znaczy mi się wydaje, nie, nic nie pamiętam. Albo było tak, że Jacek był już w redakcji, jak do niej przyszedłem, albo było tak, że chyba on w pewnym momencie pisał w dwa miejsca i... No tak, to ja się tu przyznaję do amnezji, ale Piotrowi można ufać, także... Uznajmy tutaj w dobrym gronie, że to będzie oficjalnie jakby wyjaśnienie tej historii. To korzystając, że Aleks jest przy mikrofonie, dwa pytania, jedno krótkie, drugie długie do ciebie. Krótkie to też dla mnie szokująca informacja, a mianowicie okazało się, że w Gamblerze, można powiedzieć, debiutował Tomasz Bagiński, czyli no, nie muszę tłumaczyć, kim on jest, on drukował u was rysunki. Patrzysz na mnie ze zdziwieniem, nie wiedziałeś o tym? Aha. Tomasz Bagiński, nie znalazłem tego osobiście, ale jest to informacja, którą można potwierdzić, debiutował w Gamblerze. To jest... Wiesz co, to jest, to tak, widzę potakiwania z publiczności. To jest bardzo fajne doświadczenie dla mnie, bo ja w związku z tym nie tylko przyszedłem tu coś opowiedzieć, ale jeszcze wychodzę z jakąś dodatkową wiedzą i to jest fajne. Nie, brutalnie to jest tak, że ja 25 lat już jakby po prostu prowadzę aktywną działalność zawodową i ponieważ nigdy nie pisałem pamiętników, a też bardzo unikam zaglądania do tych pism. Wczoraj mi tutaj dawano do podpisu jakieś i zajrzałem, patrzę, jakiś wstępniak, nie pamiętam ani słowa. Napisane kiepsko, tak? Napisałem ja oczywiście, to żeby była jasność. Także ja jakby chętnie opowiadam to, co mi zostało w głowie. Tego jest niewiele. Staram się, żeby to były same najbardziej takie, że tak powiem, pozytywne i poprawne historie. Więc oczywiście to z Bagińskim będzie dobrze pasować. Aż nie wiem, kogo mogę o to zapytać, ale spróbuję, bo to bardzo ciekawe. To zapytam cię o to, o czym będziesz miał na pewno jeszcze wystarczającą pamięć, a mianowicie o Gambleriadę, bo to na pewno wszystkich interesuje. Jak doszło do inicjatywy pod tytułem Gambleriada i jak to się później rozwijało? O, to tak, to jest dobre pytanie, więc oczywiście no, tam była koniunkcja osobista, jak wiadomo, bo to nie jest żadna tajemnica, czy istniała firma reklamowa,
w której pracowała żona Grzegorza Ajdera, pojawił się pomysł zrobienia eventu. Branding był dość ryzykowny oczywiście, bo powodował, że nas, dopóki można było, bojkotowały inne pisma, albo w każdym razie jakby no miały z tym problem. Nie dziwię się, tak, teraz jest, było, jak słyszałem, CD Action Expo we Wrocławiu, no już nie ma pism, które by się mogły wystawiać, ale gdyby były, no oczywiście byłoby o tym ciężko myśleć, żeby się tam pojawić. Ważne były dwie rzeczy. Po pierwsze, że ten nasz rynek w drugiej połowie 90. lat był już na tyle jakby dojrzały i rozwinięty, że można było zrobić kilka fajnych imprez, wręcz bardzo poważnych. No to na tej najlepszej było 20 tysięcy ludzi przez 3 dni. Oczywiście to trochę nieszczęście, bo było za dużo, więc jak ktoś przyszedł i zapłacił za bilet, a potem się do niczego nie mógł dopchać, to nie mógł być zadowolony, to inna sprawa. Za tym stał profesjonalizm organizacji, tak? Cokolwiek by to nie znaczyło w tamtych czasach, to były dobrze zorganizowane imprezy, dobrze zakomunikowane, dobrze przygotowane do przyjęcia wystawców. Pamiętacie, potem było kilka prób robienia jakichś eventów growych i one prawie wszystkie się kończyły po pierwszym razie, no bo jednak jakby coś zawiodło w organizacji. Pamiętam, był taki event na kortach Mery, nie pamiętam jak się... System 2000, tak, no duży entuzjazm i fatalna egzekucja, jakbyśmy dziś powiedzieli. Także gambleriady były duże, były fajne i były rosnące. Zrobiliśmy ich chyba 10, ale nigdy nie pamiętam. I tak mam wrażenie, że pierwszych 5 to było takich, że każda była lepsza od następnej. Obiektywnie nie wiem, co się potem stało. Tak, to znaczy powód, marka była marką samą w sobie. Czy to było tak, że właśnie, że po prostu było aż za dobrze i przez to, że było tak dużo ludzi, to oni nie byli zadowoleni. Na pewno przestali wystawcy się pojawiać. Pamiętamy taką gambleriadę, którą nazywano z przekąsem lemoniadą, bo był tylko właściwie lem na niej wystawcą, zresztą bardzo dużym. Więc przyznam, że ja nie rozumiem. Jak ktoś z kolegów to ma teorię, to chętnie wysłucham, bo ja sobie nie umiem, to Darek bardzo chętnie, bo ja wyłącznie mogę powiedzieć, że na początku impreza była bardzo dobra i rosnąca, a kiedy osiągnęła jakiś taki naprawdę fajny poziom, to zaczęła wyłącznie się zsuwać i skończyła w niebycie. Natomiast jednak oddajmy tak, no właściwie tylko dwie cykliczne imprezy w Polsce związane z gamingiem udawało się robić. Był to Playbox w Katowicach, jednak o pewnej renomie i powtarzalności, i Gambleriada. I obie te rzeczy przypadały na lata 90. i nie doczekał się polski rynek eventu growego, który miał jakiś powtarzalny format i istotny zasięg, co jest bardzo dziwne, bo takie eventy zasadniczo w świecie istnieją. Marku, ale króciutko. Słuchaj, sprawa jest bardzo prosta. Przejadła się formuła tego i tak samo jak nagle ECTS w Londynie, pamiętasz, padł? Nie wiadomo dlaczego. No tutaj było proste. I tak samo Playbox, który nazywaliśmy Hlejbox, nie wiem dlaczego. Również padł, także nie, wiesz, teraz jest tam te PGA Arena, ale zmieniła się formuła tego, tam przyjeżdżają ludzie, tam są zawody, grają i tak dalej, i tak dalej. A tu była po prostu zwykła wystawa, czyli to pierwsze, my braliśmy udział we wszystkich gambleriadach i pierwsza rzeczywiście tam za kinem oko, czy tam oka, jak to się tam nazywało, no to był dramat, tam nie można było wejść, ale tam ci ludzie stali, tam była w ogóle kolejka,
w środku jeszcze było oddzielne stanowisko, żeby ludzie mogli wejść i zobaczyć te nowości, te gry. Załatwił to poniekąd internet, bo wcześniej nie było możliwości zobaczenia, dotknięcia tych gier. A potem, wiesz, kilka lat, rozwój internetu, ściągasz sobie demo, pisma dostały, wiesz, CD z demkami, z gierkami i po co się ci ludzie mają pchać, żeby zobaczyć grę, którą już widzieli, gdzie zdjęcia, także formuła się przejadła po prostu. Ale to nie jest ani wina gamblera, ani niczego innego, natomiast bardzo fajna była to impreza. To teraz... Ja się to w zupełności zgadzam, ale też mi się wydaje, bo jak pamięcią sięgam, tam też były rosnące ceny tych stoisk i one też miały trochę wpływ, skutkiem czego się trochę mniej ludzi wystawiało, skutkiem czego mniej było tak zwanych gratisów. Ja pamiętam, że pierwsze gambleriady wyglądały tak, że zwiedzający wychodzili z torbami po prostu. To były torby gier, czasopism. Tam dostać gratis, dostać podpis na tym gratisie, nie było żadnego problemu. Im droższe stanowiska, tym mniej wydawców, im mniej wydawców, tym mniej gratisów. I tu masz rację, że ten internet jeszcze doszedł do tego, że to wszystko można było sobie zobaczyć samemu, nie w tłoku. Na niektóre spotkania czekało się kupę czasu, bo to ogromna ilość ludzi, zapanować nad tym tłumem. Organizatorom było też, rozmawiałem z organizatorami przez moment, było cholernie ciężko po prostu, ale tak, tutaj... Wracamy do Wrocławia, do CD Action i tam właśnie a propos gambleriady, bo ja pierwszy raz na oczy CD Action zobaczyłem właśnie na gambleriadzie, tam się pojawił Zbigniew Bański chyba z synem i mieliśmy takie wrażenie, że wy jakoś tak się dystansujecie od tej tak zwanej Warszawki, tam o ile na przykład Piotr chodził, podawał wszystkim rękę, rozmawiał ze wszystkimi, to Zbigniew Bański jakoś tak stał na uboczu i raczej się nie mieszał do Warszawki. I właśnie ciekawi mnie, co wy wtedy już będąc bardzo silnym pismem, bo z numeru na numer zwiększaliście nakład, zwiększaliście ilość czytelników, co wy sądziliście o tej waszej konkurencji z Warszawy, o Secret Service'ie? I drugie pytanie, równie ważne, może ważniejsze, a mianowicie nastąpiło w pewnym momencie, jakbyś był łaskaw powiedzieć, kiedy to było, takie kluczowe wydarzenie, a mianowicie CD Action, który wcześniej publikował tylko same dema gier, w pewnym momencie wydał po raz pierwszy pełną wersję gry. I powiedz mi, czy prawdą jest to, co gdzieś tam można przeczytać w internecie, że to było jakieś złamanie umowy z dystrybutorami, czy to był jakiś początek jakiejś wojny, co to de facto oznaczało? Znaczy, oczywiście do drugiego pytania przechodząc, żadnego złamania umowy nie było, to znaczy to była pierwsza pełna wersja gry w CD Action, była w ogóle w 98 roku już, to było chyba Prawo krwi, czyli taką gra, która tak naprawdę nie uczestniczyła w takim normalnym, formalnym obiegu, nie była konkurencyjna względem działalności dystrybutorów. No i te pełne wersje później pojawiały się, że to były na początku jakieś tam bardzo stare tytuły, no wiadomo, że tam wydawca próbował na różne sposoby kombinować, co zrobić z tym rynkiem, jak jeszcze go zaskoczyć, jak jeszcze jakby sprawić, żeby właśnie pismo stało się bardziej atrakcyjne. A jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to ogólnie CD Action zawsze miał taką politykę, tylko to nie była polityka taka odgórnie narzucona, tylko taką powiedzmy, no możemy to określić jako nawet chyba jakąś pewną rodzaj skromności, czyli Secret Service na początku w ogóle wydawał się zupełnie poza zasięgiem. To była niesamowita marka, to był kultowy magazyn z ogromną rzeszą czytelników, którzy to pismo wielbili. No i CD Action nawet twórcy nie śmieli marzyć, że mogą coś takiego powtórzyć, że mogą w ogóle konkurować z Secret Service'em. Dlatego też jakby robili swoje. No, chcieli tylko dostać, jakby oczywiście zarabiać, ale jakby robić to, co im się wydawało, że czego gracze potrzebują. No i to właściwie, i to tak spokojnie trwa do dzisiaj, no bo też nie jest tak, że CD Action z kimś, CD Action nigdy rzeczywiście nie uczestniczyło w jakichś wojnach takich branżowych. Wiem, że akurat Jurek Poprawa bardzo mile wspomina Gamblera, że Gambler zgodził się na publikację reklamy CD Action w jednym z numerów. No, Gambler wtedy stwierdził, że no, CD Action nie jest żadną konkurencją, więc no, z tego, co Jurek mówi, no to jakby pomogła ta reklama rzeczywiście, ponieważ udało się dotrzeć dzięki temu do nowego czytelnika. Teraz pytanie do Krugera. W Resecie dla mnie są to czasy zupełnie nieznane, ale jakiś czas temu pewien redaktor Resetu były
zamieścił filmik, w którym on opisuje swoje początki. To jest ten sam człowiek, który od Lasu Pustych Rąk, czyli Kosa, kiedyś tam zbeształ. I tenże człowiek zamieścił no, dość szokujący materiał, a mianowicie wynikało z niego, że w resecie no, wieczorami jakieś tam, no przepraszam, no, tak tam jest powiedziane, jakieś panie były sprowadzane, ktoś tam pił wódkę w parku. Powiedz mi, czy jest w tych opowieściach choć procent prawdy i czy rzeczywiście życie w resecie pod ten sam koniec jego życia było tak szalone, jak to ten człowiek opisywał? Nie, to wydaje mi się, że nie, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, kolegie redakcyjne były dla mnie bardzo ważne i bywałem zawsze w piątek tam. Oczywiście były jakieś imprezy na, nie wiem, tam dziesięciolecie lotnictwa, czy pięciolecie, czy jakieś tam inne miesięcznice. Natomiast nie było takiej historii, że był ktokolwiek sprowadzany do redakcji i tak dalej. Wiesz, ja nigdy nie wyrywałem dziewczyn na bycie redaktorem Resetu. To raczej koledzy mi zazdrościli, że tam pisałem, niż koleżanki. Być może wspomniany redaktor w związku ze swoją aparycją musiał się w jakiś sposób dowartościować. Natomiast nie było takich rzeczy w ogóle związanych z redakcją. Pracowało się tam bardzo przyjemnie i wbrew tym wspomnianym zmianom kadrowym bardzo fajnie, bardzo poważnie, bardzo profesjonalnie. Co się działo, wiesz, wieczorami w jakimś parku, który być może był gdzieś w okolicach redakcji Resetu, no to raczej nikt już tego nie sprawdzał. Wspominałeś, że siedziba była na ulicy Senatorskiej, no nie oszukujmy się, że tam w okolicach są tereny zielone i jest generalnie historia związana z nocnym życiem, tak, starówka i tak dalej, więc ta historia ma bardzo długą brodę generalnie, więc myślę, że nie jest do końca prawdziwa. Właściwie nie jest w ogóle prawdziwa. No, wiesz, no, piątek wieczór po kolegium redakcyjnym ktoś mógł pójść na piwo, ale to jedyna historia z alkoholem chyba związana. Znaczy, ja trochę jestem teraz zaskoczony, bo ja tutaj coś zdradzę, dobrze, jeśli można, bo u nas na przykład w redakcji Świata Kierowczy bywały imprezy, one nie były jakieś zupełnie rzadkie. Znaczy, ja jestem ciekawy, czy u innych też tak jest, że jak w zakonie żyjecie. U nas się zdarzały i nie kryję tego. Znaczy, ja jako naczelny na to zezwalałem, bo uważałem po tak ciężkiej pracy, kiedy się robi numer, a końcówka to wygląda tak, że się robi 48 godzin non-stop, to kiedy już zdajemy ten numer do końca, to ja się czułem wręcz w obowiązku pójść po jakąś gorzałkę i po jakąś pizzę po prostu i jakieś takie sytuacje się zdarzały, ale nie były, były jakieś strzelanie z pistoletów pneumatycznych do, teoretycznie do tarczy, ale to do tablicy, bo po piwie to już takiego cela nie ma. Były jakieś wyprawy nad Brdę Bydgoską, u nas niedaleko redakcja była. Były jakieś, no czasami, no, za dużo nie będę szczegółów opowiadał, ale były czasami naprawdę jakieś takie ekscesy dość mocne, ale zabawne, bez jakiejś tam oczywiście przemocy, ale zabawne. To także jestem zdziwiony, że nie. Jeszcze szybkie ad vocem Krugera. Jeszcze tylko dopowiem, bo wydaje mi się, że historia związana z tym sprowadzaniem nierządnic do redakcji miała związane z tym, że człowiek obejrzał Wilka z Wall Street niedawno i być może zamarzył sobie, że kiedy pracował wtedy to było właśnie tak, ale nie było. Oczywiście tutaj było wspomniane imprezy czy końcówki numeru. Wiadomo, że każdy miał to, przyjmował to na własny sposób, no ale nie oszukujmy się, na jakichś takich wielkich historii nie było. Pytanie do Kosa. Jedno poważne, drugie takie lżejsze, a mianowicie też wspominałeś tam o różnych historiach związanych z życiem redakcyjnym i tam wspomniałeś coś o korzystaniu ze zlewu. Jakbyś mógł powiedzieć to albo jakąś inną anegdotę. A drugie pytanie jest poważne, a mianowicie PSX Extreme zaczynał jako pismo PlayStationowe i w którym momencie i kto podjął decyzję, żeby pisać o wszystkich konsolach? Tak, jeśli chodzi o umywalkę, no to była kąpiel w umywalce, bo po kilkudziesięciu godzinach końcówki składania numeru, w momencie, kiedy w biurowcu nie było łazienki jakiejś takiej sensownej, bo to był taki stary post-PRL-owski biurowiec, niedaleko dworca w Katowicach, no to jakby umywalka w ogólnodostępnej łazience była jedyną taką opcją w miarę higieniczną, która pozwalała utrzymać organizm w ryzach dla siebie i dla ludzi znajdujących się wokół. Dlatego jakby nie będę wchodził głębiej, ale tak, no, tak bywało. A jeśli chodzi o zmianę profilu magazynu, to ta decyzja była oddana czytelnikom. Tam w 30 którymś bodaj numerze pojawiła się ankieta. Czy jesteś za tym, aby od kolejnego numeru albo od któregoś tam numeru magazyn stał się multiplatformowy, a więc był poświęcony nie tylko PlayStation, ale wtedy zdaje się już było, nie wiem czy był GameCube albo wciąż Nintendo 64, ale też Dreamcastowi i jakimkolwiek innym konsolom, które będą się ukazywały.
i 50-kilka% czytelników oddało głos na tak, że oni są za zmianą tego profilu pisma. No i od tego momentu, mimo że w nazwie ten PSX pozostał, to magazyn traktował o wszystkich konsolach, co potem było jakimś problemem na pokazach poświęconych grom, na przykład na Xboxa, tak? No i ludzie ze studiów deweloperskich byli trochę zdziwieni, no jak to, tutaj PSX tylko, a tutaj gracie w grę na Xboxa, no to o co chodzi. No ale jakby, no tak jak CD Action nie zmieniało nazwy, tak, mimo tego, że teraz wydaje gry na DVD, i tak jak CD Projekt nie zmieniał nazwy, chociaż no on jakby tak był nie tyle związany z płytą CD, tylko jak mówią, centrum dystrybucyjne projekt, podobno, ale być może to tylko taka historyjka dorobiona. No ale od tego momentu już jakby magazyn był multiplatformowy, a dwa miesiące później Sega ogłosiła, że oni już nie robią konsol i Dreamcast umarł, więc no, moment był taki ostatni chyba na zmianę profilu. To teraz pytanie do Miela. Ja byłem kiedyś w waszej starej redakcji, tej, tam jak której? Się jedzie Puławską, w okolicach 2009 roku chyba. Tam się skręca na Józef Osław, chyba ulica Ottawy. No, byliście wtedy w takiej wielkiej trzypiętrowej willi, tam kanapy, wielkie telewizory, po prostu jak w hotelu to wyglądało. Ja byłem pod wrażeniem, że Pismo o Grach może mieć taką redakcję. Jakbyś coś opowiedział o życiu wewnętrznym redakcji, jak to wyglądało, jakieś anegdoty z życia redakcyjnego i opowiedział coś o swoich wyjazdach, bo ty też bardzo dużo jeździłeś po świecie dzięki Neo. Co szczególnie zapadło ci w pamięć z takich wyjazdów zagranicznych? Jest, dobra, okej. Tak się zastanawiałem właśnie, jak powiedziałeś, że byłeś w redakcji, to w której? Bo Neo bardzo często się przenosiło z miejsca na miejsce i ja chyba miałem okazję być w 4 albo 5 redakcjach różnych, tak? Znaczy, jak przyjrzałem, nie tak, że pracowałem cały czas na stałe w każdej, ale tak, Neo się bardzo często przenosiło, więc wtedy, w tym czasie, co mówisz, rzeczywiście była redakcja w Józefosławiu, no i to było wynajęte na dwie firmy tak naprawdę. Firma, to była, zdaje się, jakaś firma komputerowa prowadzona przez jednego z byłych pracowników Neoplusa. No, po prostu tak to się udało jakoś zrobić, że na spółkę było to wynajęte. Rzeczywiście był to dość duży budynek, znaczy domek, i to było takie fajne, że mogliśmy pokazać, że no naprawdę nieźle to wygląda, ale wiesz, tak naprawdę równie dobrze można pokazać, że Neoplus powstawał w garażu i tak samo można pokazać, że Neoplus powstawał gdzieś w jakiejś piwnicy, także tutaj myślę, że to po prostu tak jak się trafiło, tak było, więc tutaj nie można dorobić chyba jakiejś takiej historii, że to był nie wiadomo jak dobry biznes, chociaż rzeczywiście na początku, jak sobie teraz przypominam, chłopaki jeździli na E3, na TGS, jak trzeba było kupić PlayStation 2, no to Krzysiek Popliński banan poleciał do Japonii i kupował tam po prostu i nie było żadnego problemu z tym, a to się później zmieniło, później była wielka niechęć, po co w ogóle mamy jechać na TGS, skoro nie ma z tego tak naprawdę żadnej, no nie, ile napiszemy, 4 strony, czy to dla nas jest jakiś materiał ciekawy, także to się troszeczkę zmieniało w czasie, no ale na E3 jeździłem, to akurat było fajne. Wyjazdy, no myślę, że wyjazdy są jakąś taką, przynajmniej od pewnego czasu, taką normalną częścią tej pracy, to każdy wyjeżdża, znaczy każda redakcja, to nie jest nic nowego, oczywiście czasami są wyjazdy takie nudne trochę, ja to tak zawsze mówię, że my jako prasa growa, taka korowa, mamy takie pokazy w takich kiepskich miejscach, nie wiem, ja poleciałem na przykład na Assassina do Düsseldorfu, no to takie było, co to w ogóle jest, tak? A mainstream z kolei, oni mieli wyjazdy, za każdym razem jak wychodzi nowy Assassin, to mainstream jedzie w miejsce, gdzie akcja tego Assassina się toczy, czyli mógł to być Rzym, Stambuł, czy choćby Boston. Były takie wyjazdy, także prasa mainstreamowa czasem ma lepiej. Oczywiście zdarzały się różne wyjazdy, no ja miałem okazję być na Captivate, to jest taka impreza coroczna Capcomu i byłem byłem w Miami, a Maciek może powiedzieć, no to Maciek był na Hawajach. No to też w ogóle była super, super impreza, kiedy Maciek pojechał na Hawaje i zdaje się, że jedną z gier, jaką oglądał, to było gra na DS-a wtedy. Także to było dość ciekawe wysłać w ogóle kogoś z czasopisma polskiego, tym bardziej takiego mocno pecetowego jeszcze wtedy, to było, zdaje się, początek tych zmian w CD Action i oni właśnie mieli wyjazd na pokaz gier Capcomu, który jest mocno konsolowy przynajmniej wtedy był, i no i właśnie na jakąś grę 3D DS-ową między innymi, tak? Także
No zdarzają się różne wyjazdy. No, no, najczęściej jest to jednak Paryż i Londyn. I południe Europy to jednak nas nie dotyczy. No ale Stany Zjednoczone, tam Kanada, to tak jakby nic nowego. To Maciek, tak szybko powiedz, jak było na Hawajach. To długie historie są z Hawajami związane, bo między innymi nie wiem, jak można się zatruć ananasem i pomarańczami, jak się zje tylko na śniadanie, no ale to był autentycznie cały dzień z życiorysu na tych Hawajach i jeździłem windą w tej weftę trochę przez pewien czas, ponieważ byłem tak struty. Ale wracając do tego, co mówił Michał, to rzeczywiście, no, jeśli chodzi o wyjazdy, to też widać, bardzo można było poznać, jak się zmieniła branża, jeśli chodzi o wyjazdy ze względu na kryzys, bo rzeczywiście przed 2007 rokiem, no tam były rzeczywiście, te wyjazdy były, no tak jak właśnie Michał mówił, bardziej jak na mainstreamu, czyli rzeczywiście ktoś to zapraszał, ktoś to chciał, żeby napisać coś o ich grze, chciał też pokazać jakąś historię wokół tego zbudować. Teraz są to bardzo, bardzo rzetelne, bardzo konkretne wyjazdy w konkretne miejsca, które też nie są po to, żeby dziennikarze się poczuli lepiej, że polecą do tego Düsseldorfu, tylko dlatego, że po prostu wydawcy gier nie ufają redakcjom na tyle, żeby im wysyłać te gry do redakcji. Po prostu wolą ich sprowadzić wszystkich w jedno miejsce z całego świata nawet i na miejscu to pokazać, żeby mieć pewność, że mają pełną kontrolę nad informacjami. To już ostatnia szybka runda pytań będzie. Marek, tylko błagam, 3 minutki, 4 minutki. Taki duży deal Computer Studio podpisało w latach 90. z Future Publishing. Dla każdego, kto zaczynał na początku lat 90., to byli po prostu giganci, bo oni wydawali PC Format, oni wydawali PC Gamera i nagle się okazuje, że ludzie z Polski podpisują umowę z takimi gigantami. Jakbyś opowiedział o kulisach tej transakcji? Jako historia długa, nie chcę już tutaj państwa męczyć i siebie, ale historia taka prawie że kryminalna, to potem było wiadomo, co z tego wyszło. Dziwna sprawa, my jeszcze żeśmy wydawali, bo ja mówię, zaczęliśmy od Computer Studio, to była taka totalna amatorszczyzna, pisanie na maszynie, pierwszy numer, dopiero potem wszystkiego się uczyliśmy. Potem zaczęliśmy wydawać różne dziwne tytuły, jak nastała moda na CD-ROMy, postanowiliśmy wydać takie czasopismo CD-ROM czy Multimedia, okazuje się, że wszystkie te tytuły były zastrzeżone i powstał taki długi tytuł CD-ROM, magazyn, multimedia, coś tam, coś tam. I zaczęliśmy to wydawać, to było właśnie to dążenie, że nie tylko gry, ale coś poważniejszego i nagle dostajemy faksa z Anglii, że byłem w Polsce, zobaczyłem takie świetne pismo, ono oczywiście było beznadziejne, miało ze 48 stron, nie miało twardej okładki. I gościu do nas napisał, że świetne pismo i my wydajemy takie u siebie w Anglii CD-ROM, tam coś tam, multimedia i ja chętnie do was przylecę i sobie pogadamy o wydawaniu tego czasopisma. No więc facet przyjechał, historii całej nie będę opowiadał, może powiem tylko zabawnie, że zaprosiliśmy go do restauracji, wtedy były jeszcze obowiązywały podwójne ceny. Jak facet poszedł do toalety i zobaczył, że cena za toaletę jest 10 tysięcy złotych, to przyleciał do nas i mówi, rany boskie, to w ogóle o co chodzi, jak to z tymi pieniędzmi, musieliśmy mu tłumaczyć. No więc była generalnie tragedia, tej knajpy już na szczęście nie ma, obsługa była beznadziejna, zamówił co innego, dostał co innego, w ogóle facet był w szoku. No ale żeśmy się dogadali, że my nie chcemy tego multimedia, bo to tak trochę ten i że może coś innego. Facet nam po prostu chciał cokolwiek sprzedać, wcisnąć. Nie wiedzieliśmy dlaczego, nie wiedzieliśmy o co chodzi. Dopiero po latach się okazało, że ten gość był takim facetem od sprzedawania licencji na całym świecie. Z tego żył Future. On jeździł po całej Europie, po całym świecie, bo to i Ameryka Południowa. I okazało się, że no facet już wtedy taki po 40 poznał młodą dziewczynę. Ja się potem o tym dowiedziałem od innego wydawcy, będąc w Anglii, bo nie powiedzieli nam, co się stało z tym naszym prowadzącym. Okazuje się, że facet się zakochał i wciągnął się w jakieś narkotyki, jakieś historie, jakieś przemyty. I po prostu w Polsce też robił jakieś interesy.
a nam mówił, to my mówimy, to my ci pomożemy, prawda, nie, 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 bo ja tutaj mam taki deal, bo ja dla Macformata sprzedaję reklamy. Ja mówię, dla Macformata reklamy gdzie? Maca w ogóle u nas w Polsce nie ma, nie istnieje, jaka firma, pomożemy ci. Nie, nie, ja sobie dam radę i tak dalej. Tak to, tak to było, po prostu chciał mieć powód, żeby przylatywać do Polski, akurat trafiło na nas, no. Wszystko jasne. Pytanie do Aleksa. Ostatnie dni Gamblera, mianowicie, to jest ciekawostka, Gambler się ukazał, zdążył się ukazać tuż przed nadejściem milenium nowego i zniknął w zasadzie chyba dwa tygodnie przed 2000 rokiem. I opowiedz o tym, jak to wyglądało, bo to różne legendy też o tym chodziło, czy to było tak, że złożyliście numer i nagle ktoś przyszedł i powiedział wam, czy już wcześniej wiedzieliście. I jaka była wtedy atmosfera? Na publiczności jest twój jeden z autorów, Zultar, bardzo znany, więc opowiedz, co wy wtedy czuliście i czy byliście rozgoryczeni, czy spodziewaliście się tego, że nadchodzi koniec w ogóle tej starej ery, bo za chwilę też padł reset i w zasadzie te stare pisma, chwilę wcześniej padł Top Secret, odchodziły w niebyt. No tak, ta końcówka pytania jest chyba znowu dla mnie najciekawsza. To, co ja teraz robię i z czym się bardzo często borykamy, to się tak w korporacyjnej nowomowie nazywa zarządzaniem zmianą. I to jest dość trudny proces w wielu organizacjach. Zastanawiamy się czasem, dlaczego wydawcom prasowym w zasadzie się nie udało tak skutecznie przenieść swoich biznesów do internetu, muszą je kupować. Tak samo taka mała zmiana, jaką było pojawienie się CD-ków, cover mountów, faktycznie się okazała za trudna dla wszystkich starych pism, które rynek tej zmiany zastał. Oczywiście jedni walczyli dłużej, drudzy krócej, tu chłopaki walczyli dość długo, no ale... Ale all in all, jakoś to czułem, że ta zmiana jest cezurą i że się narodzą całkiem nowe byty. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, ja byłem już wtedy zaprzyjaźniony z Martinezem i się tą przyjaźnią jakoś szczycę do dzisiaj. Wiedziałem również, że Martinez z tym wydawnictwem Axel Springer rozmawia o jakimś projekcie i właściwie byłem zapisany do tego projektu. Tak, to nie oznacza, że odpuszczałem, ale no, mieliśmy taki rodzaj porozumienia, że jeśli to się będzie działo, to zrobimy to razem. Gdzieś po drodze było tak, ja wspominałem, że Lupus był wydawnictwem niezależnym i tej nowej ery, potem szedł mu ten biznes coraz słabiej. Przypominam, że chyba w 98 roku się pojawił Komputer Świat, który był pierwszym takim rzeczywiście rewolucjonizującym magazynem dla tego rynku szeroko pojętych technologii. I w Lupusie się pojawiło niemieckie wydawnictwo, jeśli dobrze pamiętam, Weka, które miało doświadczenia też z takiej prasy w Niemczech i było wspólnikiem chyba już dominującym, 51%. Niemcy, jak to Niemcy, zaczęli racjonalizować biznes, przyglądać się każdemu przedsięwzięciu z osobna. Gambler komercyjnie chyba nigdy nie był sukcesem. Ja właściwie nie jestem pewien, czy kiedykolwiek tak naprawdę zarabiał pieniądze, więc to wisiało w powietrzu. Koniec roku to jest oczywiście w wielu organizacjach i do dzisiaj taki moment, że tak powiem, no, zamykania starych spraw i czyszczenia brudów. Więc to było jakoś tak, że nas wezwano chyba pod koniec listopada do sali konferencyjnej. Grzegorz Ajder nas poinformował o tym, że pismo jest zamknięte, a my zwolnieni
Sam zresztą niedługo potem, o ile wręcz nie wcześniej, znowu nie pamiętam, ogłosił, że odchodzi z Lupusa, także to też była jakaś cezura. Atmosfera no, była taka, jaka była. Jedna rzecz tam jest ciekawa, to może mało jakby znacząca, ale dla takiego drobiazgowego kronikarza tej historii, jak ty, Miczu, może być fajna. Mianowicie ten ostatni gambler, którego myśmy robili jeszcze bez świadomości, że jest ostatnim, był jedynym, który na okładce nie miał rysunku Jacka Kopalskiego. Był pierwszym, gdzie na okładkę tak po bożemu wprowadziliśmy artwork z gry, to była FIFA. I ostatnim zarazem, więc tak, oczywiście atmosfera była byle jaka. Jakkolwiek ja właściwie płynnie od tego umownego 2 stycznia już zacząłem pracować w Axel Springer, chociaż ten nasz projekt growy wystartował dopiero latem, to ja się uczyłem tej całkiem nowej filozofii, która komercyjnie była ogromnym sukcesem. Tak to było. To jeszcze pytanie do obecnego hegemona na rynku, czyli CD Action. Króciutkie pytania, ale to myślę, że widzów zainteresuje. A mianowicie jest taka postać na internecie, która się podpisuje jako smuggler i to jest ktoś z CD Actionu, ktoś tam przeprowadził śledztwo i jakieś tam porównywał maile, porównywał jakieś tam zawartą treść w nich. I doszedł do wniosku, że smugglerem jest pan Poprawa. Czy mógłbyś to potwierdzić, zaprzeczyć, w ogóle powiedzieć, o co tu chodzi, dlaczego ta osoba nie może się podpisywać, dlaczego używa ksywy? I jeszcze drugie szybkie pytanie, a mianowicie, no, jest coś takiego, no nie wiem, ja wydawałem książkę i CD Action nie wspomniał o niej ani słowa, mimo że wydawnictwo kontaktowało się z wami, ale to jeszcze nic, bo jest wasz autor Bartek Luska, który też swego czasu wydał książkę dawno temu w grach i CD Action nie wspomniał o tym ani słowem i właśnie ciekawi mnie, skąd się to wzięło, czy to były przypadki, czy to jest jakaś taka zamierzona polityka, bo dla mnie jako, nie wiem, użytkownika coś takiego jak wydanie książki, no to jest zawsze jakieś wydarzenie. Znów od drugiego pytania. To nic o tym nie wiem, to znaczy Bartek Luska już kilka książek wydał i o wszystkich pisaliśmy, a o część również nawet publikowaliśmy artykuły, takie wyimki z tych książek, więc nie wiem nic o jakiejś blokadzie informacyjnej tutaj. Twoje książki, no szczerze mówiąc, do mnie nie dotarła informacja i piszemy o tym, to nie jest tak, znaczy nie wiem kto kontaktował się i z kim, ale to też może czasami to wyglądać w ten sposób, że ktoś się skontaktował z wydawnictwem w ten sposób, że albo odezwał się do, nie wiem, do jakiegoś działu, który no, funkcjonuje inaczej, albo po prostu, no, nie wiem, jeżeli to był wysłany mail na główny adres CD Action, no to siłą rzeczy na ten adres tyle czasami rzeczy przychodzi, że no, nie jest w stanie osoba, która to go ogarnia, jakby odpowiedzieć na wszystko, czy też, żeby nie było możliwe, że coś umknie. Dlatego tutaj jakby nie ma absolutnie czegoś takiego jak blokada informacyjna w CD Action. Piszemy o grach, piszemy o wszystkim, co ma związek z grami, co jest ciekawe, bo no, na tym to polega, no, to jest nasz chleb. A jeśli chodzi o ksyw, ogólnie, to smuggler to oczywiście jest nasza taka najbardziej mityczna postać i w żaden sposób nie mogę zdradzić, kim on jest. Jest to postać absolutnie nieinternetowa, czyli to jest człowiek, który pracuje no, praktycznie od początku magazynu jako smuggler. Czemu ksywka? Przede wszystkim dlatego, że Secret Service wprowadził tę modę, Secret jeszcze wprowadził tę modę właśnie, że piszący o grach podpisują się ksywkami, nie zmieniają nazwiska, to jest jakby CD Action się w to wpisał w tak naturalny sposób. Drugim powodem jednak było to, że pierwsze numery CD Action były tworzone przez tak naprawdę 3-4 osoby, więc żeby nie epatować ciągle tymi samymi ksywkami, no to tych takich właśnie jakieś alter ego każdy miał, przynajmniej jedno. Także smuggler jest oczywiście jednym z wcieleń jednego z redaktorów, ale no jakby to jest też część takiego mitu założycielskiego i wciąż funkcjonującego tego, co się dzieje wokół CD Action, właśnie kim jest smuggler, tego nikt nie wie. Wielu próbuje to sprawdzić, są wiele różnych poszlaki, smuggler też specjalnie często podrzuca fałszywe czy też prawdziwe jakieś hasła, żeby właśnie było to bardziej trudne. Czyli to nie jest pan Poprawa?
Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Dobra. O tych ksywkach to kiedyś mówił Alex, że to już się zaczęło w Top Secrecie de facto, gdy tam numer składały trzy osoby i stąd się wzięła geneza ksywek, ponieważ trzeba było zapełnić numer zróżnicowaną treścią. Ja to zaledwie cytowałem, tak, bo oczywiście obyczaj się narodził za tego zerowego Top Secretu Waldkowo-Martinezowego. Wczoraj Marcin Borkowski też opowiadał trochę, jak namnożył swoich alter ego, swoich wcieleń, odpisując na listy. Także myśmy to już raczej zastali. To jest fajne, bo mam wrażenie, że nigdzie w znanym mi świecie, w mediach growych, takiego obyczaju nie było i ten lokalny koloryt warto sobie wspominać. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze do Kosa. Ostatnio mieliście jakiś zlot w willi, gdzieś tam wynajęliście jakiś pensjonat, zabunkrowaliście się, przejęliście całe wnętrze, tam robiliście sobie imprezę. Co jest waszą taką zagadką, że do dzisiaj się przyjaźnicie, mimo że ty odszedłeś z tej redakcji, zacząłeś pracę w Warszawie, a mimo to nadal się dogadujesz z tamtymi ludźmi i co jest sekretem waszej przyjaźni? Trudno powiedzieć, ale no to akurat było świętowanie 200 numeru, bo on się ukazał 2 miesiące temu. I tak jak powiedziałeś, no do dzisiaj w Extreme pisują osoby, które pisały do drugiego, do trzeciego numeru. Czyli wydaje mi się, że do momentu, kiedy po prostu pasja w człowieku jest i ma ochotę grać i o tych grach pisać, no to jakby nikt tych drzwi nie zamyka. I tutaj chłopaki opowiadali o jakichś konfliktach redakcyjnych, zmianach redaktorów naczelnych i tak dalej. No jakby w Extreme tego nigdy nie było. No być może to wynikało z tego, że redakcja znajdowała się w Katowicach, więc jakby, nie wiem, no być może tutaj bliskość Sejmu i Wiejskiej tak prowokuje jakieś takie konflikty i dziwne zmiany. A na Śląsku jakoś się udało tego uniknąć i zmiana redaktora naczelnego tak naprawdę była jedna, pomijając tą początkową, o której wspominałeś. Jakby kto ma ochotę pisać, to robi. No, udaje nam się kolegować do teraz i spotykamy się po latach i dalej się fajnie bawimy, więc to cenna sprawa, że po kilkunastu latach może to tak wyglądać. Ostatnie pytanie do Piotra, takie podsumowujące. Tak jak wspomniał Alex, ty się broniłeś najdłużej, reset padł 2001, Gambler jeszcze wcześniej 99, a ty jeszcze chyba walczyłeś do 2004, jeśli się nie mylę, trzeciego. Opowiedz, tak. Co wtedy czułeś i czy czułeś, że nadchodzi, że ktoś ci zabiera świat, który kochasz i czy nadchodzi nowa epoka, ty już jesteś dinozaurem i czujesz się z tym źle, czy wręcz przeciwnie, znalazłeś sobie nowe zajęcie i jak to odczuwałeś ten czas przemian? Że ja muszę powiedzieć, że my przede wszystkim, podobnie jak tutaj w redakcji, jak mówiłeś, myśmy w redakcji też byli wszyscy przyjaciółmi i mimo zależności pewnych takich zawodowych, to my po prostu się wszyscy dobrze bawiliśmy o tych imprezach, o których wspomniałem, ale także growe sobie robiliśmy imprezy, turnieje w Duke Nukem i tak dalej, także dla nas była to także wielka, fajna przygoda i zabawa, także oczywiście praca. Nigdy nie byliśmy do końca świadomi tego, co w ogóle robimy. Ani tego, że jeszcze po 10 latach ktoś na ulicy będzie nas rozpoznawał i mówił panie Piotrze, albo do Maniaka, czy do Elektrycznego Bazyla podchodził i mu gratulował i dziękował za to, że fajne pismo kiedyś było robione. Więc my właściwie całe te 11 lat to przehulaliśmy na zabawie, na ciężkiej pracy, ale także na zabawie. I tak jakby kolejne wchodzenie czasopism było dla nas bardzo groźne i myśmy je odchorowali. Przyznam, że najbardziej CD Action, nawiasem mówiąc, była specjalna narada na ten temat, bo od razu żeśmy widzieli, że jest ogromny potencjał i ogromny, duży problem. Jest zupełna zmiana w branży nastąpi, kompletna. Myśmy dowiedzieli, że te pełne, znaczy CD-ki i jeszcze pełne wersje, to jest zupełnie nowa jakość, trzeba zupełnie się dostosować. Były z tego powodu różne perturbacje w branży i ostra walka jest zacięta. Wszedł internet w tym czasie, przecież słuchajcie, pisma powstawały zanim powstał internet i zanim weszło prawo autorskie, więc tak, dzicz piracka to był początek, a internet, brak internetu powodował, że wszystkie teksty były wysyłane pocztą na dyskietkach, albo na przykład były takie sytuacje, że screeny trzeba było
przecież specjalny sprzęt mieć do wyciągania screenów z gier. Przecież to była cała procedura, ile to było roboty w ogóle. Dzisiaj w internecie albo dostaje się od producenta gotowe materiały, które chce pokazać, o wiele to ułatwia sprawę. Więc mówię, wejście internetu też zmieniło dużo i myśmy raz po raz widzieli, ja powiem szczerze, że myśmy w redakcji wcale nie robili baletów z tego powodu i mówię to z ręką na sercu, myśmy każdy upadek, każdego pisma ciężko odchorowali i tak samo Secret Service, i Reset, i Gambler, nam było z tego powodu bardzo przykro, to były takie wieści jak jakieś zamachy bombowe gdzieś na świecie, do nas były takie, no mówię, nie było żadnej imprezy, żadnej radości, o jest, wygraliśmy, przetrwamy. A sama końcówka, kiedy w 2003 roku, po tych 11 latach już widzieliśmy, że ta końcówka jest naprawdę ciężka, ściganie się na pełne wersje gry i na treść jednocześnie jest bardzo ciężkim. Myśmy nie mieli takich funduszy, Egmont Polska nie do końca jakby chyba rozumiał też pewne zależności, rozwój. Myśmy bardzo zazdrościli kolegom, że do Bauera poszli, sami chcieliśmy pójść, ale nas uprzedzili. W każdym razie, no zabrakło tych funduszy. Były jeszcze jakieś pomysły robienia, jakieś takie ruchy ratowania pisma, czy robienia bez CD-ka wersji, żeby może w tą stronę zainteresować. Ja powiem, że te ostatnie trzy numery nawet bez CD-ka, one nawet się ładnie sprzedały, nawet był sens, ale jednak tam decyzje pewne w Egmoncie, korporacji duńskiej, one już po prostu miały, jakby chyba już zapadły. Ja tak myślę, że one już w początku roku zapadły. Ten numer, który tutaj trzymam ze sobą, dziesięciolecia, on miał jeszcze być. Ten 11 rok, już nasz, to już była, chyba to już podjęto decyzję. Myśmy walczyli do ostatniego naboju. No myśmy strzelali tam nasze, do końca nie odpuszczaliśmy i nawet numer, który już się nie ukazał, też był przygotowany i to było takie naprawdę, myśmy tam byli z tego dumni. Potem to się jeszcze u nas rozbiło o to, że ja potem sam próbowałem ratować świat gier, z moim zespołem, ale mówię, bez kłótni się rozstaliśmy, bez żadnych awantur ratować i robić nowy świat gier komputerowych. Dwa numery się ukazały, sądowny zakaz wydawania dalej, znana tam sprawa albo nieznana, nie ma co wracać do starych czasów, ale to były dwa numery, których byłem najbardziej dumny, bo wtedy mieliśmy tu pełną wolność, robiliśmy co chcieliśmy i jak chcieliśmy. No i tak się po prostu skończyło, no i jedyne co, to zostało jakieś wspomnienia, ale z ludźmi się cały czas spotykamy, nawet szczerze mówiąc, dwa miesiące temu spotkaliśmy się w Bydgoszczy na takiej małej bibie, powspominaliśmy, było bardzo sympatycznie, cały czas, nie ma między nami jakiejś animozji zupełnie, nikt z nikim się nie pokłócił, wszyscy żyją bardzo zgodnie, także... Jeszcze dwa ostatnie zdania. Nie pojawiła się w dyskusji Ola Cwalina Klik, ale Ola, pamiętamy o tobie. Mam nadzieję, że za roku organizatora da się sprawić, żeby pojawił się panel z nią albo może jeszcze z innymi nieobecnymi tutaj, czyli na przykład z Game Rankingiem, z OnGuard i tam jeszcze z Playboxem na przykład. Dzisiaj dziękujemy wszystkim uczestnikom za spotkanie po latach. No i tyle. I spotkamy się pewnie za rok też.